Dobry wieczór, moi drodzy. Imaginarium i kumple, kłaniamy się w pas. Dzisiaj kolejna sesja z naszymi fantastycznymi patronami i dzisiaj sesja bardzo specjalna, zwłaszcza bardzo specjalna dla mnie, bo będziemy grali sobie po raz pierwszy na streamie w Omertę, czyli w grę mojego autorstwa, która właśnie mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że będzie częściej trafiać do nas na kanał, bo ja ją bardzo lubię prowadzić. A ze mną są, jak się rzekło, nasi patroni. Jest Anguła, po raz pierwszy na ekranie. Ejo, po raz pierwszy tutaj. Po raz pierwszy u nas. Bo podobno jestem wszędzie, tak mówią. U nas na ekranie, powinienem zaznaczyć, tak jest. Tak. Jest Namasza, która nie jest pierwszy raz na ekranie. Nie, cześć. Która jakoś tak przyciąga gangsterskie opowieści na nasz kanał. Jest, ojoj. Jest Kyle, który również debiutuje dzisiaj na Imaginarium RPG. Ciao. Który był naszym pierwszym patronem w ogóle, chciałem powiedzieć. I jest Hirtus, który jest jedyną osobą, która będzie grała w Omertę w Polsce drugi raz. Pierwszy. Raz słuchałem, raz... A, bo ty byłeś... Czekaj, bo ty nie grałeś, faktycznie. Ale słyszałeś sesję, to close enough. Tak, słyszałem sesję. Close enough. Takie drobne skargi, zażalenia. Zamień mnie z Kalim. Si, luchadore. Si, certo. Faktycznie, byliście na layoutie odwrotnie. Już. Okay. Patrz, pana to, jakie to było sprawne. Moi drodzy... Cię nie pozna nikt, żaden. Będziemy grali, słuchajcie, dzisiaj opowieść, która będzie nam opowiadać o klubie motocyklowym w Arizonie, w jednym z południowych stanów Ameryki Północnej i zagramy sobie latynowskim, tak się teraz mówi, wiecie, latynowskim klubem motocyklowym, który nazwaliśmy sobie Hermanos de Puño, co znaczy bracia piąchy. Nasi bracia piąchy, kim są, to sobie zaraz zobaczymy. Chciałem tylko zaznaczyć, że moi drodzy, dzisiejsza sesja może zawierać sceny przemocy itd. itp. Słuchajcie, to jest Omerta, więc tak, w tych historiach może być grubo czasami. Z moimi graczami są umówione na to, co może się pojawiać, co nie. Jeżeli by jednak, moi drodzy, cokolwiek się działo takiego, co byście nie chcieli, żeby się działo, to poproszę was po prostu o sygnał i wtedy taką scenę przerwiemy, która byłaby problematyczna. Co jeszcze o samym systemie? Sam system, moi drodzy, który piszę już strasznie długo, bo mi się wziął i rozrósł, miał mieć założenia 40 stron góra, no to ma sporo więcej i rośnie. Jest to system uniwersalny do grania opowieści o mafii, o zorganizowanej przestępczości. Z założenia ma właśnie nam pomóc w rozgrywaniu opowieści nie tylko o klubie motocyklowym jak dzisiaj, ale jakbyśmy chcieli na przykład zagrać sobie w Ojca Chrzestnego, albo w Rodzinę Bordziów, albo w Gomorrę, albo w Jakuzę, to jak najbardziej możemy. I system ten jest postawiony na mechanice PBTA, a to dokładniej w wariancie, który znacie z takiego systemu na przykład jak Glina, czyli specyficzna forma PBTA, gdzie mamy zmienny poziom trudności, który jest losowy. I cóż, moi drodzy, jeżeli pozwolicie, jeżeli macie ochotę, jeżeli nie macie pytań, to zaczniemy. Ja mam pytanie. Za ile punktów? Mamy jakiś szacunek na start, czy to wszystko po zero? Oczywiście, że na zero. Dobra. Czyli my wyrabiamy sobie dopiero szacunek. Jak w życiu. Na szacunek sobie trzeba zasłużyć. Kurde, myślałam, że już jesteśmy tacy zrobieni, że już nas znają i w ogóle. Ja już chciałem tanki chodzić, kurde. No właśnie. To jest możliwe. Hir, to zostało ułatwienie z czatu, tak w ogóle chciałem powiedzieć. Na dzień dobry. Dziękować, dobra duszo. No to moi drodzy. Żadnych utrudnień jeszcze? Dziwne, nie? No! A klub motocyklowy, no proszę was. Zaczniemy sobie, moi drodzy, na przedmieściach miasteczka Yuma. Przy granicy pomiędzy Arizoną a Kalifornią. Konkretnie w kościele Santa Petronella. Kiedy nasza kamera dojeżdża
z takiego lotu ptaka. Widzimy, że wokół kościoła jest ustawionych sporo osób, ale też motocykle, które tworzą szpaler. Razem z tą kamerą przejeżdżamy sobie przez kościółek. Widzimy tradycyjne zdobienia, typowo latynoskie. Widzimy też utrudnienia z czatu, które wpadają dla Miguela, dla Penny. I kiedy tak dojeżdżamy przez ten kościół, chciałbym, żebyśmy się troszeczkę rozejrzeli po osobach, jak nasza kamera będzie przejeżdżać. Aurelio, może zacznijmy od ciebie, bo ty myślę, że będziesz siedziała najbliżej jakby od wejścia. Jak wyglądasz? Kim jesteś? Aurelia jest starszą kobietą, tak, która wygląda z niepozoru bardzo niewinnie, ale tak przynajmniej się nosi, bo jest chemiczką, która bardzo chętnie rozdaje wszystkim dzieciom cukiereczki. Nikt nie wie, czy w tych cukiereczkach coś dodatkowego jest, czy nie, ale teraz, jeżeli jesteśmy w kościele, to zapewne się bardzo gorliwie tam modli. Chociaż nie wiem, czy przyjechaliśmy do kościoła w jakimś konkretnej sprawie. Bardzo konkretnie, to jest bardzo radosna uroczystość. Zaraz przejdziemy do tego, kiedy dojedziemy naprzód kościoła. Wygląda jak nie wyróżnia się z tłumu. No chyba, że wsiądzie na swój motocykl, to wtedy zakłada swoją kurteczkę wyszywaną i w ogóle nagle się zmienia o 180 stopni, żeby nie powiedzieć 360, ale teraz wygląda bardzo, bardzo, bardzo niepozornie jak to babcia, każda jedna, która ma prawo być w kościele. Nie każdy w tym kościele, w świątyni Santa Petronella, zdjął skórzane kamizelki i kurty z naszywkami klubu, bo to cały klub jest tu zebrany, ale faktycznie w dużej mierze osoby są eleganckie i zdjęły jednak barwy klubowe na samą uroczystość. Ale daleko nie wszyscy. Przejedźmy kawałeczek dalej i nasza kamera robi taki zwrot. Aurelia siedziała po lewej stronie, a po prawej stronie przejścia mamy Cezarę. Balkano, jak wyglądasz? Wiesz co, jest chłopak, taki raczej chudy, może troszkę żylasty. Ubrany, ma na sobie kamizelkę, krótki rękawek, nosi też takie skórzane opaski na nadgarstkach. Twarz, która już wiele w życiu widziała. Nosi bródkę, zapuścił włosy. Widać, że raczej takie świeżo zapuszczone. Tutaj spod bandany wystaje mu taka szrama. Nikt nie wie dlaczego, chociaż się będzie domyślać. Staje taki w pełnym skupieniu. Nie wie, czy ma się modlić. Rozgląda się. Przyglądasz się, bo ty jako duży facet widzisz przecież doskonale, co dzieje się przy ołtarzu. Przy ołtarzu stoi ksiądz, dobrze wam wszystkim znany, Padre Alberto. Przed nim zaś kilka osób. Między innymi rodzice chrzestni małego Baldemara. Bo oto scena, w której się odnajdujemy, to chrzciny pierworodnego syna Tio Jorge, wujka Jorge, czyli prezesa waszego klubu motocyklowego, niejakiego Jorge Santany. Jorge ma lat po 50 już zdrowo. Złe języki wypominają mu to już, że dopiero teraz pierworodny i o dziwo dopiero z czwartą żoną, a poprzednie znikały w dziwnych okolicznościach albo ginęły w niewyjaśnionych wypadkach po 2-3 latach małżeństwa, kiedy nie dawały mu upragnionego potomka. I widzimy też rodziców chrzestnych przy ołtarzu. To chyba jest tak, że to ojciec chrzestny powinien trzymać pociechę do chrztu, ale tym razem jest inaczej. Tym razem matka chrzestna trzyma dziecko, bowiem z różnych powodów Miguel Luchadore musi mieć wolne ręce. No, to jak już zaczęliśmy, to Luchadore, powiedz nam, jak ty wyglądasz teraz? Luchadore. Miguel. Miguel jest wielkim latynosem. Widać, że wspomagany pewnie cukierkami albo abueli,
On się wychował w tym kościele, w tym sierocińcu prowadzonym przez zakonnicę i księdza. Więc on czuje się tutaj jak w domu. Ciężką pracą doszedł tu, gdzie doszedł. Można powiedzieć, że jest prawie cieniem swego szefa. Jesteś ojcem chrzestnym jego syna. A tym bardziej jestem ojcem chrzestnym jego pierworodnego. Jest to duży facet. Jak pogłoski głoszą, to podobno dorywczo dla zabawy bierze udział w Lucha Libre. Dlatego ten pseudonim. Ale jak było naprawdę, trudno powiedzieć. On nie potwierdza, nie zaprzecza. Ale widać ten lekko skrzywiony nos, widać, że niejednokrotnie złamany. Widać jakieś pod tej koszuli białej przebijają jakieś luchadorskie tatuaże. Na rękach widać ewentualnie jeszcze też aż po same palce wytatuowane a la luchadorskie rękawice. I o dziwo, ktoś nawet znalazł na niego białą koszulę. Ale na nią ma założoną swoją kamizelkę klubową z wyszytymi insygniami klubowymi, honorami i tak dalej. I tak, mimo wewnętrznej modlitwy, jest czujny. Rozgląda się dość dyskretnie, ale jest gotowy do działania. Bo to tu jest. I też dlatego, żeby Miguel był zdolny, gotowy do działania. Dlatego też małego Baldemara, małe dzieciątko, chociaż jak skóra ściągnął z ojca. No może gdyby ująć te wielkie wąsiska. I jego pierworodnego na rękach trzyma Penny. Penny, jak ty wyglądasz teraz? O nie. Jak ja wyglądam? To ja jestem tak zwanym białym kołnierzykiem. Czyli no ja nie jestem motocyklistą, gdzieś tam jeszcze czasem na motocyklu, ale ja bardziej wspieram klub i że no każdy klub, każdy gang potrzebuje jakiegoś legalnego biznesu, to ja prowadzę w klubie księgowość, studia tatuażu. Przy okazji. I ogólnie nie jestem stąd. No, jestem z Kalifornii. Przy tym, jeszcze, że prowadzisz tę księgowość, jesteś jeszcze przyjaciółką Anny Marii. Anna Maria to czwarta żona Tio Jorge. Ona jest mniej więcej w twoim wieku, więc jest dużo, dużo młodsza od swojego małżonka. No ale to pierwsza, która dała mu dziecko. I zresztą dlatego właśnie ty jesteś matką chrzestną następcy klubu Hermanos de Puño. Trudno. Powiedz mi, jak zareagowałaś w momencie, kiedy przyszła do ciebie Anna Maria i Tio Jorge, żeby poprosić cię właśnie, abyś weszła w rolę matki chrzestnej? Czekaj, muszę sobie włączyć, jak co ja tam mam w tej mojej postaci. Tak jak zgodnie z tą moją postacią, to ja myślę, że no, tak zareagowałam na zasadzie. Ale jesteście tego pewni, bo jakby no... Nie chcę się wybijać z tłumu, chcę zostać bardziej incognito, nie chcę cały czas być widziana jako część... Część klubu. Czego, pani? Więc... Przecież mamy też przyjaciół poza klubem, mówi Anna Maria. Prawda, tatusiu? To, w jaki sposób ona nazywa swojego męża tatusiem, jest na swój sposób obcesowy i obleśny. Tak, tylko w tej sytuacji ciężko mi będzie już pozostać incognito, bo jestem pewna, że sporo osób z okolicy już wie,
Na pewno. Na pewno ty wiesz, wchodząc do kościoła, widziałaś nawet reprezentantów konkurencji. Bowiem musicie wiedzieć, że kto ma Yumę, ten ma pieniądze. Yuma to jest bardzo ważny węzeł przerzutowy pomiędzy dwoma kluczowymi miastami, czyli pomiędzy San Diego a Phoenix. San Diego i dalej zresztą Los Angeles. I właśnie teraz wasz klub jest tym, który w Yumie się rozłożył. Natomiast łapę na tym miejscu chcieliby położyć wszyscy. W tym również konkurencyjny klub z dość bliskiego miasteczka Hope. Klub, który nazywa się Access Motorcycle Club. Po polsku topory. I tenże klub, wiecie dobrze, że od dłuższego czasu robi starania, aczkolwiek nie na ostro, żeby po prostu was zwasalizować, żeby przejąć kontrolę nad Yumą. I wchodząc, pani, ty widziałaś dwóch reprezentantów tego klubu przy wejściu, oczywiście w ostatniej ławce stali, w kamizelkach, z godnością. Tak. No właśnie, gdzie jest kamizelka? Czyja kamizelka? Twoja. Nie. Gorąco by mi było, moja kamizelka będzie na mnie w sobotę na kapitularzu. Okej. Natomiast, barwy, żeby założyć, to trzeba mieć ten, odświętnie, prawda? A nie tak w domu, w kapciach. Okej. I w tym momencie, kiedy ojciec Alberto przechyla naczynie z wodą, polewając głowę małego Baldemara właśnie wodą, wypowiadając formułę, dziecko zaczyna płakać. I wiercić ci się na rękach. No, ta woda musi być chłodna w porównaniu do gorącego powietrza Arizony. I słyszysz jakieś poruszenie od tyłu kościoła. Mhm. Myślę, że najłatwiej właśnie Penny i Miguel to zobaczą, bo wy stoicie częściowo odwróceni do ludzi. Natomiast Balkano też to oglądasz się, nie wiem jak Abuela. Przez środek kościoła, pewnym krokiem, dosyć takim rozbujanym, zmierza ku wam wysoki, postawny mężczyzna w kamizelce klubu. I każdy z was go poznaje. Bo to jest niejaki Gabriel Santana. Młodszy brat szefa. Nazywany El Loco. Wariat. I widzicie to, że El Loco idzie środkiem kościoła, nie zważając na to, że wszedł w kulminacyjnym momencie, a być może właśnie specjalnie dlatego, i zmierza ku ołtarzowi, niosąc ze sobą worek. Taki zwykły jutowy worek, jak na mąkę, na kukurydzę. Miguel się odwraca. Mhm. Obserwuje całą sytuację, ale no, napręża się. Tak. Bo nie wiadomo, co temu Weretowi do głowy strzeli. Gabriel to jest... Ja się też napinam jak struna. Mhm. Gabriel to jest czarna owca rodziny wujka Jorge'ego. To znaczy on jest w klubie. On zresztą jest szefem własnej filii klubu w miasteczku jakieś 100 km na północ. Natomiast on zawsze był dziwny. On zasłużył sobie na swoją ksywę. Robi się... Dlatego... No, słuchajcie. Dlatego pewnie Abuela, jak tylko to widzi, to sobie mruczy pod nosem. Ach, Tonino, jak zwykle musi być w centrum. Tak. Gabriel lubi być w centrum. W tym momencie, kiedy ksiądz tak patrzy na niego, wypowiadając tą formułę, bo jest zdziwiony, że ktoś idzie przez środek kościoła, on wyciąga coś z tego worka. Pierwszy zobaczy to... A zresztą rzućmy sobie, zobaczmy, kto pierwszy rzuci, kto pierwszy zobaczy. Przy okazji przetestujemy sobie mechanikę. Rzućmy sobie na zmysły. Czyli... Wszystkie rzuty w tym systemie to są 2d10 plus k6. 2d10?
plus? Plus 1d6. 1d6? Tak jest. Tu u mnie 6. Częściowy sukces. Tak. U mnie też częściowy sukces. To chyba 0, bo 10 w sumie. Znaczy suma nas nie interesuje. Poczekaj, już patrzę, co wyrzuciłaś. Masz, od razu omówię ten rzut, żeby też widzowie mogli zrozumieć mechanikę. No, zobacz, rzuciłaś na dziesiątkach, faktycznie masz porażkę, to fakt. Powiedz mi, ile masz zmysłów? Czekaj, gdzie na to patrzę? Na samej górze tego, co ci wysłałem. Na karcie. Trzeci na zmysły, minus 2. Oj, to masz 0. Gratuluję. Zapomniałam się opisać, tak by the way, ale to już to... Będzie jeszcze okazja. Mamy 0. Nawet jakby to było powiedzmy 1, to na dziesiątkach rzuciłaś 5 i 7. To znaczy, że twój wynik na szóstce, czyli 0, to jest mniej niż 5 i mniej niż 7. A więc to jest porażka. Gdyby był wyższy niż jeden z tych wyników, to byłby sukces z komplikacją. Gdyby był wyższy niż oba, to byłby pełen sukces. Natomiast nie masz jeszcze stresu, więc po prostu to jest porażka, nie zauważysz. Kto ma, powiedzcie mi, sukces pełen? Sukces z komplikacją w takim razie? Ja mam. Okej, więc wy zauważycie błyskawicznie, czym jest kształt, który wyciąga Gabriel z tej torby, z tego worka. Wy jako pierwsi po prostu dotrze do was, co to jest. Panie również to zauważył, ale po chwili. A to jest ludzka głowa. On robi... O, Santa Madre. Gwałtowny to ruch. Ja chcę mu złapać go za tą rękę, zanim zdąży wyciągnąć z worka. Pewnie... Wiesz co, on nie... Pewnie wybije mu ten worek i da się głowę wytoczyć z tego worka. Okej, w porządku. Jakby niech tak będzie. Niech tak będzie, nie będziemy na to rzucać. I faktycznie ta głowa robi obrót i zatrzymuje się tak, że opiera się brodą na ziemi, tak, że wiesz, że twarz jest w waszym kierunku. I wy poznajecie doskonale, kto to jest. Bo to jest osoba, którą znasz, Miguel. Penny nie wiem, czy zna. Penny zaraz nam powie, czy zna, jak opisze nam swoją reakcję. Ale ten mężczyzna to Chris Van Horst. Ksywa Spooky. To jest wiceprezes Access MC. Waszego konkurenta lokalnego? To jest wiceprezes klubu, z którym od jakiegoś czasu Tio Jorge utrzymywał taki kruchy, niepewny pokój. Na, bratanku, wujek ci obiecuje, nigdy w życiu nie będziesz musiał giąć karku przed nikim. Nigdy. Ja ci to załatwię. Madre Dios! Gabriel, coś ty narobił. To święte miejsce, krzyczy ksiądz. Miguel jest taki dość mocno zmieszany całą tą sytuacją, bo on już w tym momencie powinien wynieść Gabriela, nieważne kim on jest, na zafraki i wywalić go z tego kościoła. No ale zaraz tutaj mały Baldemar ma być chrzczony, więc jest taki rozdarty i... Ja chyba widzę rozdarcie mojego mano i generalnie dopadam do Gabriela. W drodze gdzieś może łapię nawet tą głowę i staram się go wyprowadzić na zakrystię. Okej, w porządku. Gabriel, wiesz co, on tak śmieje się, kiedy do niego podchodzisz, wyciera gdzieś tam nos, tak jakby się drapał, prezentując to, że na nadgarstku ma wywiązaną fantazyjnie czerwoną bandanę. Taką jak Miguel na głowie. I drapie się gdzieś, śmiejąc się. Dobra, przestań, Balkano. Sam pójdę przecież. Będę. I on faktycznie idzie tam, gdzie go prowadzisz, eksponując wam, tym, którzy zostają, na plecach wielkie logo klubu z innym podpisem, bo on nie ma na dole Yuma, Arizona, tylko ma napisane tam San Mateo. San Mateo to jest mieścina, w której ma swoją filię. I on faktycznie daje się wyprowadzić. Po chwili, Cezary, ty będziesz chciał coś od niego, czy chcesz go po prostu wyprowadzić? Wiesz co, chcę go na razie tylko wyprowadzić. Więc jeżeli go nie zatrzymujesz, to on po prostu pójdzie dalej przez to zakrystię i wyjdzie z budynku.
Na razie chcę uniknąć po prostu większego rozgłosu. Nie wiem, co się będzie działo dalej, ale nie chcę tutaj awantury. W porządku. Nie na święcie mojego prezydenta. Okej, więc on wychodzi i po chwili słyszysz zapuszczony silnik motocykla. Bardzo charakterystyczny, bo on jest tak podkręcony, żeby było słychać. Ma być słychać, ma być głośno. Słyszysz ewidentnie, że motocykl odjeżdża. Natomiast w międzyczasie chciałbym zobaczyć, jak zareagowaliśmy. Zwłaszcza bym poprosił osoby, które były najbliżej, czyli Miguela i Penny, o rzut na psychikę. Zobaczmy sobie, cóż to nam przyniesie ta reakcja. Pełen sukces. Ile to roboty? To jest 7 na 3. Mhm. 7 na 3 i 7 na 2, bo to osobno patrzymy, nie? Na każdy. Natomiast nasza Penny, powiedz mi, jak masz psychikę? +1. +1, świetnie, czyli to znaczy, że masz sukces z komplikacją. Bo +1 sprawia, że wyrzuciłaś na K6 5, to jest więcej niż 4, ale mniej niż 10. W związku z tym dodaj sobie punkt stresu. Okej, okay, dobra. I słuchamy, jaka jest twoja reakcja. Notuję, że +1 stres. Jest moja reakcja, znaczy myślę, że mogłam znać tego gościa, no bo skoro ja tutaj prowadzę z jednej strony księgowość, a z drugiej strony mam też różne kontakty i myślę, że mogłam jak najbardziej też skontaktować Hermanos de Puno, tak? De Punio. Z Access MC, no to mogłam. Znam tego prezesa. Mhm. Powiedz mi, on był przystojny? Nie szczególnie. Bo liczyło się to, że się wykazał dla klubu. Mhm. A lubiłaś go? Nie był szczególnie przystojny. Myślę, że tak jak z tego, co pamiętam, to tak po prostu ściśle interesy. Okej, okay, w porządku. Nie było żadnej tam przyjaźni ani z takiego miejsca. W porządku. Więc, no cóż, ostatni raz spojrzał ci gdzieś w oczy w tej niecodziennej sytuacji. Pozostali, czy mamy od was jakąś reakcję? Czy w tym momencie ksiądz w ogóle, widzicie, jak on trzyma to naczynie, którym chrzci dziecko, bo unosi i próbuje kontynuować, to widzicie dokładnie jak ta czarka, którą będzie polewał głowę małego Waldemara, trzęsie się razem z ręką. To Biel jest tak w pełnej... znaczy, wreszcie jakby ta czarka miała spaść i uderzyć młodego... panicza, młodego Waldemara, to po prostu tak podłoży rękę, żeby nic się tam nie stało. Okay. A jeszcze jak ma chwilę czasu, to... Na ucho szefowi rozmawiam wieczorem z Gabrielem. On jakby daje ci wzrokiem do zrozumienia, że nie teraz, nie tutaj, ale że tak, że chce w ogóle poruszyć ten temat. I faktycznie ten chrzest zostaje dokończony, zostaje wypowiedziana formuła. Kończy się cała ceremonia u mszy. Wszyscy generalnie, jeżeli wy nie reagujecie, to wszyscy udają, że nic się nie stało, że jest jakby wszystko w najlepszym porządku, nie? Powiem tak, moja reakcja jest definitywnie... Jak ze mnie zeszło całe to napięcie, jak Loco sobie już pojechał, ja tak tą głowę gdzieś może, nie wiem, rzuciłem w kąt i wychodząc, zakładam, że koło wyjścia z zakrystii jest taka czara, znaczy taka misa nad wodą. Po prostu zwymiotowałem do niej. To się zdarza. A potem dyskretnie się wmieszałem w tłum. Głowę zostawiłeś tam na tej zakrystii? Ale... Tak. Okej. Okay. W porządku. Ja mam takie pytanie. Mhm. Bo było tutaj dwóch przedstawicieli klubu Access. Mhm. Oni nadal są? Jak zareagowali, jako że jestem z tyłu? Oglądasz się? Nie, nie ma ich. Okej. Okay. Bardzo się cieszę, że zapytałaś o to. Musieli się znaczy, wymiksować. No ja zakładam, że muszą to sprawdzić, jak widzą głowę swojego wiceprezesa. Nie ma ich tam, sprawdzić, nie? Sprawdzić, co się tam dzieje, nie? Nie ma ich tam, natomiast my przenieśmy się chwilę później.
przenieśmy się przed wejście do tego kościoła. Tam, gdzie stoi Tio Jorge, jego młoda żona, rodzice chrzestni i kolejka osób, które chcą złożyć życzenia. Czy rodzice chrzestni będą tymi pierwszymi osobami, które złożą życzenia właśnie swoim przyjaciołom, pryncypałom, małemu Baldemarowi? Tak wypada. Chyba tak, ja nie mam pojęcia, jak to się robi. Ja też nie. Dlatego będzie tak, jak sobie wymyślimy, że się robi. Więc faktycznie Don Jorge naturalnie wskakuje Don do Omerty, nie? Tio Jorge faktycznie przyjmuje z godnością życzenia w imieniu swojego syna. Widać, że jest dumny, ale nachyla się Luchadore do ciebie. Porozmawiamy przy obiedzie. Ja tylko skiwam, tak? Ze zrozumieniem. I kontynuuję dalej życzenia. Panno, panie. Przepraszam najmocniej. Mam nadzieję, że nie jest pani urażona tym, co się stało. Ja przecież... To prawie jak codzienność przecież. Zaśmiał się. I faktycznie oni przyjmują po kolei te życzenia. A Abuela i Balcano, czy wy chcecie przekazać coś? No, ja tam jeszcze dopowiadam przy tych życzeniach, ale tatuaż to na razie taki tylko z chipsu. Jest jeszcze za mało. Akurat, wiesz, on spogląda na to niemowlę na rękach, ono ma takie wielkie wąsiska już, nie? Nie, to totalnie nie ma. Nie ma ich tam. Kłamałem. Rzuć na przejrzyj iluzję. Faktycznie mały Waldemar zaczyna gdzieś tam płakać i denerwować się tym... Denerwuje się tym upałem, który jest wokół. Gdzieś tam licznymi ludźmi. Kto będzie pierwszy? Abuela czy Balcano? Panie przodem. Dobrze, jeżeli przepuszczasz miłą starszą panią, to miła starsza pani oczywiście obsypuje małego cukiereczkami. Niech mu tam słodko będzie w tej młodości. I składa mu tam drobne życzenia na pewno. Dziękuję pani Aurelio. Drobiazg, byleby zdrowy i się dobrze chował i w ogóle dużo zdrowia temu małemu, no. Będzie pani na obiedzie? A oczywiście, jak zostałam zaproszona, no to jakby można było odmówić takie ten, tylko że chciałam powiedzieć, że no niektórzy na deser się nie załapią. Będę chciał spytać o radę pani Aurelio. Większość osób w klubie mówi do ciebie Abuela, babciu. Ale Jorge to jest ten, który mówi do ciebie pani Aurelio zawsze. Będę chciał się poradzić, ale to za chwilę na obiedzie. Dobrze, moje Nino, już na spokojnie. Mamy dzisiaj czas, tyle się dzieje. Balcano, dobrze, że jesteś. Ja tak podchodzę, skiwam głową, nie mrugam. Może dziwny odruch, ale nie mrugam. Patrzę głęboko w oczy naszemu El Presidente. El Presidente, niech Baldemar rośnie w siłę. Rośnie zdrowy. Niech Santa Muerte ma go w swojej opiece. A niech Santa Madre ma go w swojej opiece. On się przeżegnał, jak się przejęzyczyłeś, to on się przeżegnał, nie? A Muerte... Niech boi się zwracać ku niemu swoich chłodny wzrok. Amen. Dziękuję. I widzisz też, podczas składania życzeń, że wzrok Luchadora jest w ciebie bardzo mocno wybity i może nie daje po sobie tego poznać, ale czuję, że jest na ciebie lekko poirytowany. Widać, że taki czujesz od niego taki chłup. Wiejący chłód i to taksujące spojrzenie. Słyszysz w międzyczasie, Miguel, jak Cezary odchodzi, słyszysz taki głos Tio Jorge do swojej młodej żony.
Tego to się sam trochę boję, chociaż to dobry, dobry chłopak jest. Ona też mruknęła w odpowiedzi, ale nie zrozumiałeś co. Natomiast kiedy ostatni goście kończą składać życzenia, wszystko ginie w ryku silników, bo szpaler ustawiony z motocykli od wejścia do na teren kościoła, a przez taką alejkę tworzy właśnie aleję, którą przechodzą teraz szczęśliwi rodzice z małym Waldemarem na rękach, za nimi Luchadore i Kitty i dalej pozostali goście, którzy zmierzają. Ci, którzy są na motocyklach, to oczywiście do swoich maszyn, a ci, którzy nie, jest podstawiony autokar. I na pewno ruszacie. Luchador prowadzi. Ruszacie do Haciendy, na teren włości pod miastem Yuma, należących do Jorgego. Nie jedzie się tam długo, bo nie. Natomiast charakterystyczne jest to, że włości Jorgego są widoczne z dużej odległości. To jest, wyobraźcie sobie, pod miastem już półpustynny teren, gdzie tylko te kolosalne, strzeliste, takie krasowe góry wystrzeliwują z płaskiej ziemi, czerwienią odcinając się na tyle tego falującego od gorąca błękitnego nieba. No i właśnie hacjenda, otoczona siatką, Miguel, ty wiesz o tym na pewno, myślę, że Cezary też, że jest pod napięciem. Wokół, wzdłuż siatki, przechadzają się mężczyźni. No, oczywiste jest dla was, że to są strażnicy. Pośrodku stoi duży dom, wokół niego basen, ogród, wszystkie wygody. I tam też, właśnie w tym ogrodzie, rozstawione są stoły. I kiedy docieracie, to tam za tym stołem siadacie do obiadu. Tio Jorge jest mężczyzną, który z każdym z was chce porozmawiać, pogwarzyć tak przyjacielsko. Na razie nie przychodzi do tego, co ewidentnie zaprząta jego głowę i wasze, bo widzicie te zatroskanie w jego oczach. A teraz... Przepraszam, pani Aurelion, najadła się pani? O, próbowała pani tych placuszków? Co się wydarzyło, że cię tak bardzo źle słychać? Przepraszam. Co się wydarzyło, że cię tak bardzo głośno słychać? Starość. Tak, przepraszam, zaszło mi w gardle troszeczkę. Bardzo dobra zupka, proszę powiedzieć kucharzowi, że ja chcę przepis. Bardzo się cieszę. A rozgląda się tak, czy rodzina tam już imprezuje, czy wszyscy zajęli się już rozmowami. Tam młodsi mężczyźni, zwłaszcza prospekci z klubu, gdzieś tam już przekomarzają się i przychwalają w dalszej części stołu, przekrzykując się nawzajem. Jesteście w takim węższym gronie. Jest tutaj, oprócz was i rodziców małego Waldemara, jeszcze wiceprezes klubu, wiceprezydente, imieniem Julio. I siedzicie przy takim stole, który jest nieco wydzielony. Pani Aurelio, przepraszam, jeżeli urażę, ale pani doświadczenie jest nie do porównania z niczym innym. Co teraz należy robić? To, co się stało, to, co zrobił mój brat, to chyba zwiastuje kłopoty. No wiesz, drogie dziecko, zwykle w takim momencie to jest oko za oko, ząb za ząb. I tu patrzy na wiceprezydenta naszego klubu.
ale to raczej robi tak bardziej po złości niż jakoś, mówiąc na serio. Julio w mig złapał to, co... To nie ja! Ja nic, Jorge! Twój brat to matą, ja nic. Ale zwiastuje to nie najlepszy czas. Pani Penny, a może możemy z tym coś zrobić? Czy możemy z tym coś zrobić? Jakieś nowe interesy z Access MC? Myślicie, że oni teraz się zgodzą? Tak... Bałem się, że oni odkorkowywują baryłki z pistoletami i skrzynie z karabinami. Bo dostali pierwszorzędny argument. Tego ja się boję. Co ja mam z nim zrobić, z tym debilem, moim bratem? Gabriela tutaj nie ma. Na tej uroczystości. No ty, Johart. Może to, zrobić proce dla małego. Otóż tu bym się zgodziła z ten oko za oko, ząb za ząb. Oni teraz będą na pewno chcieli przelać krew, no bo tak to się robi. Trzeba im pokazać, że chcemy utrzymywać dobre kontakty i chcemy, żeby Yuma została w naszych rękach. No trzeba teraz do nich wyciągnąć no rękę, jak to się mówi. Ale dać co, jakiś ja mam... prezent, cukiereczek. Głowę brata. To co powiem, może nie być nazbyt przyjemne, El Presidente, ale powiem El Presidente tak jak bratu. Ja wiem, że rodziny się nie wybiera, ale albo pokój, albo głowa tego debila. No ale to jest mój brat, Luchadore. Wiesz co znaczy, hermano? Może to wypalić. El Presidente, ja rozumiem. Ilu moich hermano, moich broda z sierocińca. Bo ja rozumiem. Ja nie miałem rodziny per se, ale każdy, z którym się wychowałem, to dla mnie jak brat. No. Przelać krew brata. Przecież to nie do pomyślenia. El Balcano, może... co ty myślisz? El Balcano, rzucę na psychikę. Proszę? Rzuć na psychikę. Ja mam rzucić, dobra? Ja chciałam dopowiedzieć, jak tam Mikr mówi o tym, że może wystarczyłoby go oficjalnie usunąć z klubu. Może to by pomogło. Panu Penny, obawiam się, że to nie pomoże. Porażka, mam remis na najniższej kostce. Okej, okay, więc dodaj sobie 2 punkty stresu. I właśnie widzimy, kiedy Jorge pyta Cezare, jak to możliwe, żeby przelać krew rodziny? Jaka jest reakcja Balcano? Wiesz co, w tym momencie po prostu takie oczy robię jak 5 zł. Możecie sobie tylko wyobrażać, że mam jakieś dziwne flashbacki. Patrzę po prostu na swoje ręce. Wydaje mi się, że są całe we krwi. Tak. Cezare? Wszystko w porządku? Prezydente, wydaje mi się, że jeśli mamy jakiś cel, czy to jest rodzina, czy nie, trzeba patrzeć dalej. Masz więcej niż jednego brata? Jeśli trzeba jednego poświęcić, choćby rodzonego, to trzeba urżnąć ten łeb i wręczyć w prezencie odpowiednim ręką. I myślisz... Albo... Weź to dziecko, kobieto! Mówi poirytowany do Anny Marii. Bo faktycznie Waldemar zaczął gdzieś tam popłakiwać. Ona wstaje i nie dyskutując w ogóle odchodzi w stronę tego domku tutaj, tej hacjendy. Albo tio Jorge, trzeba by było dać im prezent, nie brudząc sobie rąk. Niech sami się zemszczą, a sami brata tylko wystawić. Poleciłabym wysłać jakiegoś posłańca. Donna Abuela ma rację. Wystawić brata. Jakoś nie mieści mi się to w głowie. On spogląda na niebo, tak jakby chciał ocenić pogodę. Widzicie, że jego wzrok się ogniskuje. Jeżeli ktoś idzie za nim wzrokiem, to widzicie, że nad haciendą w
wysoko, wysoko ponad ziemią krąży sęp. To zły znak. Musimy zacząć działać, bo inaczej będzie się żywił naszymi flikami. Oj, znaki, znaki. Nawet jakby to był gołąb, to byłby zły znak. Gołąb zwyczajnie by nasrał. Sępa należy się bać w takich okolicznościach. Nie wiem, to co radzicie, panie Aurelio? Postępować zgodnie z dobrem dla dobra rodziny. Czy to, co on zrobił, było dobre dla rodziny? Czy on pomyślał o rodzinie? O konsekwencjach swoich czynów? Ale czy jego ludzie nie będą się bronić tam, w San Mateo? Czy oni nie staną za nim? Dlatego trzeba go wystawić odpowiednio. Czy ci ludzie z San Mateo nie są i nam rodziną? Byli. Byli. Trzeba wezwać, odezwać się do ich serc. Do ich umysłów. I przemyślą sprawę. Czy chcą ginąć takiego pojeba? Ale przepraszam bardzo, komu oni mają być wierni? Nam? Czy bratu? Pyta pani, to jest przecież jeden. Pyta pani mnie, panie Aurelio, czy jego? To było pytanie retoryczne. Tak, w szkołach podobno uczą takich rzeczy. Nie wiem, nie byłam. Pani Penny, a pani myśli, że gdyby hipotetycznie mojego brata spotkało nieszczęście, to czy Access zgodzą się na pokój w takiej sytuacji? Ja znałem tego Chrisa, on miał być chyba przyszłym zięciem ich prezesa. Zgodzą się na pokój. Za odpowiednią cenę mogą się zgodzić. Ale nie będzie to łatwe. Trzeba by było negocjować z nimi. Tak. Tą sytuację na pewno trzeba załagodzić, bo jak nie, to Yuma spłynie krwią. Dlatego Trzeba polecam... próbować rozmawiać, a w razie czego, no, Balkanu. Dlatego polecam jak najszybciej wysłać posłańca, tylko ogarniętego, żeby sam nie stracił głowy. Balkano i Luchadore, zmysły. Mhm. Okej, okay, ja mam częściowy. Porażka. Okej, okay, więc Balkano, ty usłyszysz od strony domu, tam gdzie poszła Anna Maria, usłyszysz dźwięk tłuczonego szkła. Dobra, zrywam się od razu, biegnę w tamtą stronę. Widzicie to, jak Balkano, nie słyszeliście dlaczego, ale rusza do domu. Jaka jest wasza reakcja? Zaczynam się rozglądać. Nic się tu nie zmienia. A temu co się stało? Skiwam El Presidente i za chwilę wrócę. Mhm. I dość szybkim krokiem podążam za nim. Balkano, podążasz przez taki hol. W holu jest w ogóle głowa egzotycznego zwierzęcia, jakiejś antylopy, która musiała być sprowadzona z bardzo, bardzo daleka. Przemierzasz ten hol. Zresztą depcząc rozłożony tutaj futro niedźwiedzia. I trafiasz do jakiegoś rodzaju sypialni, a tam widzisz dwie rzeczy. Otwarte okno, gdzie jedna ze stron jest stłuczona, i leżącą na podłodze Annę Marię, żonę szefa. Słuchaj, dopadam do niej i pierwsze co sprawdzam, czy żyje, jakie obrażenia i tak dalej. Śpi. No,
No tak jak jeżeli chodzi o moją reakcję, to ja myślę, że no na zasadzie, że to różne rzeczy się działy, ale skoro jesteśmy przy obiedzie, dużo jedzenia, dużo picia, to mówię, że Abuela pewnie dużo wypił i poszedł do kibla, no normalna rzecz. Dobra, ryczę nad całą, ryczę nad ile sił w płucach. Ogromna! Ogromna! Tutaj! Sypialnia! Anna Maria leży! Luchadore... Wyglądam przez... No ja pewnie na to wchodzę, na tą sytuację. Dobra. Patrzę, gdzie jest Waldemar. Dokończ. Wiesz co, wyglądam przez okno, patrzę, czy widzę kogoś biegnącego. Wiesz co, widzisz kogoś biegnącego, ale ten ktoś jest już przy ogrodzeniu. Okej, okay, wiesz co, próbuję w tamtą stronę... Jest to mężczyzna. Okej, okay, próbuję w tamtą stronę strzelać. Okej, okay. Więc rzućmy sobie na... No myślę, że to będzie bardziej taki, to jakiś snajperski teraz test, nie? Więc na zmysły bardziej niż na sprawność, bo to nie chodzi o to, że się złożysz, wiesz, szybko, tylko czy trafisz. Wiesz co, częściowy mam. Częściowy, więc słuchaj, składasz się, długo, długo mierzysz. Miguel, ty myślę, że zobaczysz to, że... Po prostu ten gość już ucieka, no przecież Balkanu strasznie długo mierzy. Ale wreszcie potężny strzał sprawia, że wszyscy łapią się za głowy tutaj w pomieszczeniu. Ten dźwięk jest rozsadzający. Tak, jeszcze z tego wielkiego kopyta. I widzisz, że mężczyzna, który biegnie, ewidentnie oberwał. Został miotnięty do przodu. Kawałek jakoś na czworaka, coś takiego. Podparł się, ale wstaje i dalej pędzi. Widzisz dwie rzeczy, Cezary. Jedno, to, że za siatką jest motocykl. I drugie, że siatka jest rozcięta od góry do dołu w tym miejscu i po prostu jest wyjście, nie? Mhm. Wiesz co, wyskakuje... Ja na pewno jak to widzę, to daję znać ochronie. Jak mi brzdęczykiem... słuchawką w uchu, że w tym miejscu sprzecięta siatka, gonić go. Już. I to, co jak było na samym początku, jak weszedłem, to pierwsze, co to szukałem, czy jest Waldemar. Bo poszedł z Anną Marią. Nie ma. Ja wyskakuję przez okno i biegnę za tym, co go postrzeliłem. Staram się strzelać, ale bardziej strzelam w kierunku motoru, a nie w kierunku tego jego mościa. Aha. Mam nadzieję uszkodzić maszynę na tyle, żeby miał problemy z odpaleniem. Okej, okay, nie będziemy na to rzucać. Trafiasz faktycznie, on odpali. I zobaczysz, że odjedzie, ale dziwnie skulony na tym świadełku. Warianty są dwa, albo faktycznie oberwał porządnie, albo on coś niesie. Kiedy pędzisz, on oczywiście zdąży odjechać, natomiast zauważysz jeszcze jedną rzecz, że zaraz obok tego rozcięcia w siatce leży mężczyzna. Od razu rozpoznasz kamizelkę swojego klubu. Jak widzę, że oni już nadają informację. Oni się zbiegają, ale to jest wszystko za późno, nie? Ja widzę, że ten, to od razu jak nadam informację, to biegnę przed, tam gdzie jest mój motocykl zaparkowany, odpalam i przeciąć typowi drogę. Okej. Okay. On ma przewagę, natomiast możesz ruszyć w pościg za nim po prostu. Penny i Aurelia, no nie da się ukryć, strzały padają, słyszycie to. Jaka jest wasza reakcja? Czy ja myślę, że bardziej patrzę na tego Jorge, co ja mam robić, bo jakby... On po tym jak wpadł strzał, pobiegł w stronę domu. Okej. Okay. Teraz Miguel, ty kiedy wybiegasz do motocykla, to on... Czy jest taka sytuacja, że ja się będę mijał z El Presidente? No, proszę bardzo. Tylko mu rzucam, że... Zabrali Waldemara. I dalej. Nawet nie patrzę, co El Presidente, co jak. I nie rzucałem tego celowo w sieć. I ten. Motor. Widzisz, i długa. Widziałeś, jak zbiega mu się twarz w
pełnym boleści w wyrazie. Wyobraź sobie sytuację mężczyzny, który przez wiele, wiele lat czeka na upragnionego potomka i wreszcie go ma. I dzieje się taka sytuacja. I widzisz, że jego twarz zbiegła się w grymasie, który przyszedł szybko w wściekłość. Nie sam! To niech mnie doganiają, nie ma czasu. I tylko słychać, jak depie ten motor i wypadam przez ten. Okay. Co, ja biegnę do sił, sił w nogach, albo do swojej maszyny, albo do najbliższej wolnej i też ruszam, po prostu ruszam. W porządku, panie? Ja mam takie pytanie, czy jako ta najstarsza, jako ta staruszka i w ogóle ze swoim doświadczeniem, która na bank nie biegłaby tam, gdzie wszyscy, no bo po cholerę jeszcze ona tam za dużo nie pomoże, ale być może ze swojego doświadczenia wie, co się może dziać, no bo przed chwilą został wiceprezes odstrzelony, wie, że się mogą mścić. I teraz czy, chciałabym chyba rzucić na zmysł, czy ja pomyślałam o tym, żeby biec do motoru, bo teraz po prostu żeby nie wiem, jak to... ruszyć zawczasu, tak? Odchodzi? Tak, dokładnie tak. Czy gdzieś to mogłam połączyć a sobie... A myślisz, że to nie na rozum będzie? A to może na rozum. Moim zdaniem to będzie mogę na wolę rozum, nawet na a rozum. Na zmysł. No. To. No ja bym bardziej na zmysły celowo, bo to jest takie instynktowne działanie, a nie analiza jakiejś wiedzy wyuczonej. Ale to też właśnie nie tyle wyuczona, co zdobyta, tak? Nie, ja myślę, no. Kwestie doświadczenia, ja bym podpinał pod rozum jednak, wiesz? Okej. Rozum mam plus 2, więc mam częściowy sukces. Okej, okay, więc jak najbardziej możemy się umówić, że Aurelia ruszyła zawczasu w tamtym kierunku. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, co jest z Penny. No właśnie, ja za bardzo nie wiem, co mogę w tym momencie zrobić. Jak jest sytuacja, no bo no wiem, że oni będą teraz działać, że, żeby za wszelką cenę odzyskać tego syna. Nie bardzo wiem, co ja mogę jeszcze zrobić. Jak to się... A ty masz moto? Jakiś tam mam, tak. Jeżeli przyjechałaś na motocyklu, no to wiesz, mamy warianty zasadniczo dwa. Albo dołączysz do palpowej pogoni spontanicznej. Będziemy mieli ciekawy przypadek, gdzie pani w białym kołnierzyku jedzie razem z tymi gangusami. Ale jest tam też starsza pani. albo i wielki latynos. Jeżeli ja widzę, że Penny nie wie, co robić, to jak tylko słyszę ten strzał, pewnie chwilę, sekundę mija, dwie, wstaję, chodź ze mną moje dziecko, nam tam do nich nie ma sensu iść, my swoją stronę. I zabieram ją, wsiadam po prostu na moto i zobaczę, czy będzie robiła to, co jej poradziłam. Okej, dobra. Jeżeli tak jest, to po prostu wyjdzie w ten sposób mniej więcej, że no panie ruszą co prawda awansem, natomiast panowie, którzy obaj są bardziej sprawni, jeżeli chodzi o ich typ postaci, no to wyjdzie po prostu, że mniej więcej tak, że wy opuścicie tą haciendę w ślad za tym zmniejszającym się motocyklem. Mniej więcej w podobnym momencie, że będziemy mieli do czynienia z filmową sceną wyjazdu czwórki ścigających na motocyklach. Jest jeszcze ten kawałek prosty, to wyciągam tylko z Juku taką strzelbę, taką lever action, obracam ją, żeby się przeładowała do Juku i po prostu depię, ile tam Harley z Davidsonem wpakowali koni w tą maszynę. Mężczyzna, ten jakby uciekający, kieruje się ewidentnie na północ, skręca także mija Jumę. Nie jedzie do miasta, tylko mijają i kieruje się na północ. Wy, rozumiem, będziecie się go dognać. Tak. Tak. Jadę w kierownicę za Miguelem. Znaczy, obok Miguela w sumie. Mhm. Jeżeli nadążysz. Okej, okay, w porządku. Teraz jest dobry moment, żebyśmy zrobili sobie cięcie, bo ten pościg będzie po prostu skipnięty, będzie fast forwardem naszym.
Natomiast myślę, że zrobimy sobie teraz higieniczną przerwę, jak to karczmasz mówi. I zobaczymy się, moi drodzy, już za chwilę. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku naszego streamu, więc przypomnę, że jeżeli ktoś miałby ochotę na przykład taką sesję zagrać w przyszłości, to zapraszamy do grona patronów Imaginarium RPG, wpisując na czacie na Twitchu wykrzyknik wsparcie, możecie dowiedzieć się, jak to zrobić. A jeżeli jesteście na YouTubie, to w opisie pod tym filmem znajdziecie link, który w tymże pomoże. Jak macie ochotę, to też możecie na przykład zajrzeć do naszego sklepiku, gdzie są rzeczy z postaciami z naszych sesji. A wracamy już za chwil kilka. Dajcie znać, jak wam się podoba Omerta, mafijna gra fabularna. Siemano! Wróciliśmy po przerwie, która trwała trochę, bo żeśmy się trochę zagadali. Na czacie padł wniosek o to, żeby Hogata napisał, że żeby pościg nie przeszedł w kawałek pewien konkretny. Więc wróćmy może do naszego pościgu. I słuchajcie, faktycznie ten pościg trwa dosyć długo. Bo to nie jest tak, że wy się od razu zbliżacie. Ten, który wam umyka, faktycznie jest wprawionym motocyklistą. To się zbliżacie, to oddalacie, ale kiedy zbliżacie się, to na tyle, by rozpoznać barwy klubowe. Bo gość jest w kamizelce. Akces. Otóż nie. Bo to są wasze barwy. Endecho, komedia. Czy poznaję tą maszynę? Nie, w niego, z mojej dziewiątki. Mhm. Okej, okay, rzuć sobie na sprawność. No teraz to będzie jak najbardziej sprawność. Słucham, pozostali? Lata treningu poproszę. Okej, okay, rzuć sobie. Okej, okay, to jest częściowy sukces. W porządku. A jak tam Miguel, żebyśmy od razu to rozpatrzyli, to i to? Porażka. Porażka. I przeczytaj nam proszę, jaki jest skutek porażki w tym rzucie. Jeżeli suma działania jest wyższa niż aktualny stres, podnieś zwyczajowe skutki porażki w czynności, którą wykonujesz, a dodatkowo podnieś swój stres o 1. Okej, okay, w porządku. Więc widzisz, widzicie, jak obaj mężczyźni wyciągają spluwy i jadąc na motocyklach, na tych Harleyach, wiecie, zaczynają, otwierają ogień i walą do tego umykającego mężczyzny. Mężczyzny, który ewidentnie ucieka w stronę San Mateo. W stronę miasteczka, bardzo małego miasteczka, w którym mieści się filia waszego klubu. I Miguel, ty zaczynasz strzelać, denerwujesz się, bo gdzieś tam mało się nie wywaliłeś na dziurze, ominąłeś kaktus. Natomiast Balcano, ty trafisz, ale zastanawiam się nad komplikacją. Myślę, że komplikację możesz sobie wybrać jedną. Albo również ty zestresujesz się, albo stanie się coś przy okazji z twoim kierowaniem. Po prostu trafisz go, wiesz, jakby strzelając, ale nie opanujesz maszyny swojej. Wiesz co, mogę nie opanować swojej maszyny pewnie. Okej, okay, w porządku. Więc widzicie jak Balcano strzela. Tamten dostaje postrzał, zaczyna koziołkować. Spada z motocykla, zaczyna koziołkować. Jeżeli on wiózł na rękach dziecko... Nie, może nie wiózł. I widzicie faktycznie, że mężczyzna spada, a motocykl w ogóle bardzo dużymi łukami leci dalej. Natomiast Cezare, ty doprowadzasz do tego, że twoja kierownica skręca się przy strzelaniu, nie utrzyma się jedną ręką. W ten sposób, że po prostu koło jest prostopadle do kierunku jazdy. W związku z czym z gracją się wypierdolisz. Z gracją się wypierdolisz i zaznacz sobie proszę ranę na poziomie 1. To nie jest nic poważnego, jesteś potłuczony po prostu. Ale jednak to jest rana. Rana na poziomie 1 do momentu jak zostanie wyleczona działa w ten sposób, że jeżeli rzucisz jedynkę,
na... No to na jedynka niewiele nam zmienia, ale hipotetycznie zakładając, że masz jedynkę, ale dzięki atrybutom miałbyś więcej i zdałbyś test, to i tak masz niezdany na jedynce na kości. Okej. Okay. To Zadore pewnie jak widzi całą tą, to stara się wyhamować, pewnie i tak przestrzelił ten wypadek, gdzieś tu kierowca, gdzieś tu ten motor koziołkuje, on po prostu jeszcze stara się ominąć ten motor, który leci na niego, zawraca, jak zawrócił, zsiada, strzelba, tylko patrzy, czy typ żyje. Mhm. Słuchaj, mężczyzna leży na brzuchu, twarzą do ziemi, nie rusza się. Motocykl poleciał dalej w ogóle, wiesz, jakby przekoziłkował. Mężczyzna leży na brzuchu, nie daje oznak życia. Ja wstaję cały taki odwracam potłuczony, typu. Szukam. Pistolet pewnie gdzieś zbijem, wyciągam nóż i lecę taki. Okej, okay. Aurelia i Penny, w międzyczasie wy nie miałyście opóźnień, bo wy nie miałyście ani tam wypadków, ani problemu ze strzałem, bo po prostu nie strzelałyście. To my już jesteśmy na miejscu. Co rozumiesz przez na miejscu? Na miejscu wypadku? No tak, no bo razem jechaliście, jakby to zakładam, że nie rozjechaliście się gdzieś tam, wiecie, na długości za mocno. To w takim razie parkuję jak najbliżej gościa i zsiadam z mota. Mhm. Penny? No tak, no ja po prostu zakładam, że ustaliłyśmy to pod urządzaniem, że jakby nie bardzo jest co więcej, co mogę zrobić, bo jakby teraz no nie będę się dogadywać z innym klubem w międzyczasie tutaj, że może jednak się dogadamy, no bo to nie jest ten czas. Mhm. Okej. Okay. Miguel, widzicie, jak przerzuca mężczyznę. Wstrzymuje oddech, ale na szczęście pod nim nie ma niemowlęcia. Co z drugiej strony oznacza, że ścigaliście kogoś, gościa. Kogoś, kto nie ma niemowlęcia. Natomiast jest jeszcze jedna niepokojąca rzecz. Miguel, ty nie znasz tego faceta. A ty znasz wszystkich w klubie. Zresztą wszyscy znacie wszystkich w klubie. No tak. Telefon do szefa. Ola, Luchadore. Mów. Ola. Dorwaliśmy typa. Dobrze. Jechał w naszej kamizelce. Ale nie nasz. Nie ma Baltimora. To była zmyła. Madre Dio. Dobra, rozejrzyjcie się i wracajcie, albo decyduj, Luchadore. Podaję mu miejsce i tu leży trup. Wyślij mi pineskę. Dobra. I on się rozłącza. To od razu Google Earth, ciach. Mhm. A Bula w takim razie chciał... Oczywiście co? Ściągam z typa kamizelkę, składam z poszanowaniem barw. Jeszcze tak... Puff, w serce. Okej. Okay. On jakby nic się nie zmieniło, poza tym, że po prostu majtnęło, to ewidentnie gościu nie żyje po prostu, nie? Widzisz... Ale celowy był strzał w serce. Jasne. To ciekawe, bo ostatnio tłumaczyliśmy Hirutusowi, że nie kładzie się kamizelki na ziemi. Ale nie, kamizelkę złożyłem bardzo, i wiesz. Bardzo mi się nie, właśnie bardzo mi się podobała ta scena z tym, co zrobiłeś. Że najpierw zdjąłeś barwy. Okej. Okay. Cezary. Gdzieś poobijany docierasz z tym nożem. Widzisz, że tam już Miguel pastwi się nad zwłokami. Miguel! Co? Zanim go masakrujesz całkiem. Ja tak do niego dopadam. Wiem, że nie żyje, ale wiesz co, takie szybkie oględziny. Nie wiem, oklepuję gdzieś tam, patrzę, szukam jakichś znaków szczególnych. Charakterystyczny tatuaż, jakieś blizny, jakaś, nie wiem, skaryfikacja, cokolwiek. Wiesz co, mężczyzna, on jest smagły, ale to nie jest Latynos. To jest... Indianin. Indianin. Nie Hindus, Indianin.
czerwonej skóry. Może. Wiecie to coś? Jest taki klub jak Red Deer, czyli czerwony jeleń. To pewnie jest tego. I tak teraz faktycznie, trzymając tą kamizelkę, żeby się nic nie stało, kładę tą strzelbę i przeszukuję typa po tym, po kieszeniach. No ja się tak rozglądam po okolicy, jak gdzieś gdzie wylądował motor, to po prostu tam biegnę. A czy myślę, że przy moto już jest babula, skoro... babula. Skoro już zaczęliście masakrować... Tak, Abuela. Jeżeli zaczęliście masakrować te ciało i przeszukiwać. Nie, zostałem tylko strzał w serce, nic więcej. Nie, to nie, to zasadniczo. Nie, to praktycznie tak. To ona już jest przy moto i szuka, przeszukuje, sprawdza, co tam. Znaczy, szuka charakterystycznych rzeczy. Mhm. Słuchaj, to co na pewno. Albo nie. Abuela, na co chcesz sobie rzucić, przeszukując ten motocykl? Jak mi to wytłumaczysz? Na zrozum. Bo Abuela doskonale zna wszystkie skrytki, gdzie różne rzeczy się chowa, gdzie można przed policją właśnie coś skitrać, tak żeby ona nigdy tego nie znalazła i chciałaby właśnie takie miejsca przeszukać. Alright, alright, alright. Proszę. Nie to. Jak klikniecie na czacie strzałkę do góry, to wam da ostatnią komendę, tak na ułatwienie na przyszłość. Ale się nie udało, ale mam dublet, a to podobno jakaś komplikacja. Tak, właśnie tak, mamy okazję. Na obu kościach trudności, na dziesiątkach, wypadły nam dziewiątki, co oznacza, że mamy aferę. Mechanika afery działa w ten sposób, że dzieje się coś nieprzewidzianego. Jeżeli wejdzie rzut, to na korzyść graczy, jeżeli nie wejdzie rzut, to na niekorzyść graczy. Teraz rzut nie wszedł. Tak. W związku z czym, Abuela, słuchaj, ty tam grzebiesz. Pierwsze co, zwracasz szybko uwagę na to, że numery silnika są zatarte, wiesz, celowo są zatarte papierem ściernym albo jakimś pumeksem, albo czymś takim. Natomiast to, co ty zauważysz i ty wiesz, z czym to się wiąże, tutaj leci paliwo. Jesteśmy teraz w filmie Michaela Baya. Ty wiesz, co to znaczy. Abuela się zacięła z wrażenia. Mogę... To ją wycięło. Chyba to jest ten moment. To jest chyba ten moment. Wiesz co? Śmiejemy się dlatego, że Namasza nam mówiła w czasie przerwy, że jakby ją rozłączyło, to możemy ją zabić. Rozłączyło się Abuela w momencie, jak powiedziałem, że leje się paliwo z tego motocykla. Tak, a jak mnie zacięło, to powiedziałam, że Abuela spierdziela stamtąd, ale okay. Nie wiem, czy stworzyła. Widzicie to, że Abuela odwraca się i zaczyna biec po prostu od tego motocykla. Jak reagujecie? Mogę tak filmowo, nie wiem, ochronić ją własnym ciałem, jak biegnę ten przed. Przed wybuchem? Proszę. Dobra, to tak wiesz, w zwolnionym tempie i takie rzucam się, żeby ją tam powalić, przykryć. Aha, luchadorek, który jest tym, który jest ochroniarzem, w ogóle miałby do tego ruch, gdyby go wybrał na początku, bo jest coś takiego jak włos mu z głowy nie spadnie. Ty chyba masz inny akurat wybrany. Tak. No, ale jest taki ruch ochroniarza, który służy do właśnie takich akcji. Okej, okay. Jakby nie rzucajmy na to Cezare, bo ona odbiegnie na tyle daleko, że wiesz, że po prostu tylko i polecą gdzieś tam kawałki tego motocykla między wami. Wszyscy oczywiście padacie plaskiem na ziemię, ale nikt z was nie oberwie tymi szczątkami. Bo ten wybuch był tylko efektem rzutu Abueli. Och, madre, co to się stało? Benzyna. Donna Abuela. Benzyna. Abuela, jebło. Dziękuję ci, Nino, dziękuję dziecko za to, że... O, moje biedne kości, co to by było, gdybym się trochę spaliła tutaj. No gorąco jest, no teraz, no. Macie tam coś? I pokazuję głową na zwłoki. Dianin.
Tak. Obawiam się, że Access mogli się dogadać z Red Deers. A to zaczyna być niebezpieczne. To mi się strasznie podoba, że wprowadziliście nowy klub, bo nie mówiłem tego, ale ta nasza sesja jest prologiem do kampanii, którą będziemy grali na kanale Topory. No, to co wy wprowadzacie, to zostanie w tej kampanii oczywiście. No, a dziecko gdzie? Nie było, to była zmyła. Nie no, bez przesady. No, ty... Widać, że Luchador jest całą tą sytuacją zdenerwowany. Gdzieś tam... Tio, Jorge nie będzie zadowolony. No jak ma nie być zdenerwowany, jak to pierworodny przecież wyczekiwany, to jak ma nie być zdenerwowany? O, merda! Jesteście bliżej San Mateo niż tak naprawdę Haciendy Don Jorge'ego. Choć tu, gdzie jesteście... Głównym elementem krajobrazu są kaktusy i te krasowe wzgórza. Ja idę zobaczyć, czy mój motocykl w ogóle będzie się do czegoś nadawał. I ognisko. Motocykl ten, na którym jechał uciekający, dogasa. Tam palą się tylko skórzane elementy. Natomiast Balkano, twój... Powiedz mi. A nie, to była zwykła komplikacja. Będzie okej, okay, nie? Dobra, wiesz co, podnoszę go ten. Podnoszę wiesz po prostu co? Swoją maszynę. No. Zarysowałeś sobie, wiesz, lakier na baku z prawej strony. Nic, o madre dio! Nic poważnego, natomiast wygląda jak wygląda. O man. Cezary, to się zaszpachluje. Nie. Będzie to nosił z dumą. Pojedziemy do Estebana, to ci wyklepię. Będzie to nosił z dumą, jak ja każdą przerobię. Jak to? Tutaj odsłaniam, widzicie, takiego diabła przeciętego. Cezar. Ja tą kamizelkę tak chowam do sakwy na motorze, zamykam, żeby się tam już nic z nią nie stało. Mhm. Strzelbę do tego, do tego pokrowca. Miguel, chyba... a kogo to w ogóle kamizelka jest? Bo to kogoś z naszych. No nie? Nie czas teraz sprawdzać. Normalnie na sprawdzimy kamizelkach odległości. Normalnie na kamizelkach są naszywki z ksywą albo imieniem, nie? Tak. Myślę, że spojrzałeś na to odruchowo. Nie ma takiej. Nie ma ani ksywy, ani nawet stopnia, czy prospekt, czy nie, member. Jakby tak jak szeregowy po prostu członek, nie? W sensie nie jest to żaden tam sergeant at arms, żaden tam man of mayhem, czy coś tam, nie? No coś tam, to zwykły. Tak, to znaczy ma z jednej strony po prostu napisaną nazwę klubu, a z drugiej strony nie ma żadnej naszywki. Nie ma właśnie nic. A są i tam dziwne, ślady... bo nie ma żadnego pseudonimu. A są tam ślady może od prutej naszywki? To ciekawe, że to pytasz. A no ja to bym z kolei zakładała, że to, że ktoś po prostu zrobił sobie taką kukę i tyle. Jakby ktoś chciał zrobić taką kamizelkę, to my byśmy o tym wiedzieli. Ale tymi słowami... Mhm. Wyciągam z sakwy, rozkładam na siedzeniu i sprawdzam, czy to jest faktycznie legitna naszywka, czy ona jest po prostu podróbą. Wiesz co, to jest legitna naszywka i odpowiadając na wcześniejsze pytanie, tak, tam została odpruta naszywka z ksywą albo imieniem. To teraz jeszcze jedna rzecz. Czy jestem w stanie po odgnieceniu od naszywki dowiedzieć się, czyja była to kamizelka? Nie. Ja mam inne pytanie, bo być nie jest tak, że każdy tą swoją kurtkę i tak po swojemu jeszcze jakoś dodatkowo, nie wiem jak to nazwać, przyozdabia.
Czy co, właśnie mogą być jakieś takie charakterystyczne rzeczy, które by mogły na kogoś wskazywać, że do kogo ona należała? Nie, natomiast jak się przyjrzysz jej, to widzisz, że to jest stara, stara kamizelka. Widzisz to po tym, że ta skóra, zwłaszcza tutaj na ramionach, tutaj gdzie najmocniej praży słońce, jest popękana bardzo mocno. Miguel, możemy sprawdzić, czy ktoś zaginął w ostatnim czasie, w której chwili? Ale to ta skórtka jest już wiekowa. Patrzcie, no ona już swoje przeżyła. I ta skóra... No ewidentnie została komuś zabrana. No komuś stąd, tak? Bo ona ma znaczy, tam... Obawiam się, że została jest... komuś, z kogoś ściągnięta siłą. Dlatego pytam o zaginionych. Albo poległych braci. Ale to jest od... Ale to jest oddział El Loco. To trzeba było się ich zapytać, czy ktoś im nie zginął. Znaczy z tego, co zrozumiałem, to jest nasz, że tak powiem, ponad sto. Nie, to jest oddział San Mateo. To jest, jakby to jest wasz klub, ale oddział San Mateo. Aha, dobra, to sorry. Znaczy w tym momencie, jeżeli ktoś im zginął, to może być też przetrzymywany. Raczej podejrzewam, że się szybko takiego problemu pozbywają. Po co sobie kłopotu robić? Czy tego Indianina jeszcze jakoś będziecie przeszukiwać? Czy coś no ja przeszukiwałem, co mam po kieszeniach. Okej, więc tego nie opisałem. Co znalazłeś? Słuchaj. Znajdujesz kilka rzeczy. Fajki. Lucky Strikes. Zapałki z hotelu. I legitymację ATF. ATF to jest służba. Anti-tobacco firearms. Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau. Czyli to jest odpowiednik FBI, który zajmuje się ściganiem przestępstw związanych z przemytem. DEA tylko wewnątrz. Tak, to państwo. Wewnątrz krajowe. To jest wewnętrzna DEA. Bo poza granicami USA jest DEA, wewnątrz jest ATF. Ja tak. Donna Abuela. Tak? Tak macham tą legitymacją. Pewnie jeszcze na takim klipsiku. To jest chyba grubsza sprawa. A to nic, poń. O! Chowam szef go. Się na pewno ucieszy. Kamizeli. Faktycznie, macie tam imię, nazwisko tego funkcjonariusza. To jest agent specjalny, taki jest jego stopień. Nazywa się Jackson Teller i ewidentnie nie żyje. A to zdjęcie się zgadza z naszą ofiarą? Tak. Jackson Teller. I martwy skurwysyn. Jeszcze go kopnę parę razy. On został. Szkoda na niego sił. Niech go sępy zeżerą. Czy miał jakąś broń przy sobie? Tak, 9 mm standardową beretę. Teraz wygląda jak służbowa przydziałowa. Tak. To też się zabieram. Tylko teraz idę do kufra. Lateksowe rękawiczki. Woreczek Pax. A najlepiej dwa. Broń do woreczka. Magazynki tak do drugiego woreczka. Do kufra. A najlepiej zawinąć w kamizelkę i do kufra zamykam, zakręcam zamek. A skąd ty, dziecko, masz takie rzeczy? No, zawsze jest przygotowany. Lata praktyki. Donna Abuela. Praktyki powiadasz? A co ty tam robiłeś? Nikt nie wiadomo, kiedy nie robił. Są takie sytuacje, w których lepiej nie zostawiać śladów.
A skoro ślady same przyszły do nas, to lepiej ich nie niszczyć, Donna Abuela. Jest coś, co ja o swojej postaci nie powiedziałam, ale pisałam o tym szwagrowi. Abuela, jako że jest bardzo starszą, znaczy starszą osobą, jakiś cudem przeżyła w tym świecie tyle czasu i nie dała się złapać, a no dlatego, bo ona jest bardzo, bardzo, bardzo podejrzliwa i wszędzie szuka wtyk policji. W związku z tym chciałabym, żebyś wiedział, że ona teraz cię ma na oku. Tak, jako że uczymy się tego systemu, to wam powiem, że archetyp żołnierz, jeden z jego archetypów do wyboru, znaczy jego ruchów do wyboru, to jest mam alergię na gliniarzy, i który właśnie służy do lepszego wykrywania, czy ktoś jest gliną, nie? Że po prostu ma lepszego czuja do tego. No ja tego akurat nie mam, ale mam coś takiego, jak znam tu każdy kamień. No ale to jest bardziej do wykorzystywania przewagi w pościgach i tak dalej, nie? No. Okej. Powiedzcie mi, zresztą Miguel, myślę, że ty zobaczysz to spojrzenie Aurelii. Może Donna Abuela chce przewieźć ładunek, jeżeli mi nie ufa. Ładunek powiadasz? Ty masz bardzo ciekawy język, moje dziecko. Do wody zabezpieczyć? Donna Abuela. Właśnie DA sfingowało porwanie syna El Presidente. Ja dzisiaj podawałem to dziecko, być może przyszłego El Presidente, do chrztu, przed ołtarzem Santa Madre. A jeżeli oni chcą się z nami tak bawić nieczysto, to wykorzystajmy to przeciwko nim. Słuchaj, no nie. Co to by była za, jakby to się nazywa, przypadek, jakby na przykład The Access znaleźli, gdzieś u kogoś z The Access został znaleziony pistolet i magazynki agenta specjalnego. Słuchaj, no nie, no ty możesz sobie mydlić oczy, tio Jorge, ale mi oczy nie zamydlisz, ja już wiem swoje. No moich cukiereczków to ty się teraz już, no. Ale Donna Abuela, jak? To mięśnie trzeba odżywiać dobrze. Donna Abuela, nie rób mi tego. Tak widzisz, klęka przed tobą mi Donna Abuela. Donna Abuela, nie róbcie mi tego. Ten mięsień musi odżywiać się. Ej, słuchajcie. A co? Co jeśli Loco to zabójstwo też zostało za to? Bardziej się obawiam tego, że El Loco ma El Cretto. El Cretto? To z łaciny? Kreta ma. Mają wtykę, która sznupie u nich w wydziale. Z policji. Na bank z policji. I się odsuwam dwa kroki. A ty na pewno do tio Jorge zadzwoniłeś? Wyciągam telefon i pokazuję. Jedźmy do tio Jorge. No to zaraz będzie. Aha. Pineskę mu wysyłał. Co robicie? Czekacie, aż faktycznie przyjedzie ekipa z Hacyndy? Jak tak. Daleko jesteśmy od tego... Aczkolwiek jakoś tak, żeby nie stać przy tym trupie agenta specjalnego. Do San Mateo macie może 5 km? Blisko. Mhm. Okej, okay, no bo ja na przykład chciałabym tam podjechać i sprawdzić, a na takiej zasadzie, że no bo ja mam ten... Nie wiem tylko, czy mogę tu wykorzystać ten, że jestem nieświadomy przechodnie. Mhm. Słuchaj, to służy do tego, że jak zaczynać być gorąco, można to rzucić i wtedy po prostu mogą cię wziąć za totalnego cywila i człowieka, który jest tu z przypadku, nie? Mhm.
I to dotyczy zarówno przeciwników, jak i policji. Okej. Okay. Cytat pochodzi z filmu Papryka Wegety. Jestem nieświadomym przechodnim. Okej. Okay. Co ciekawe, wypowiada go postać grana przez mojego sąsiada. Okej. Okay. Słuchajcie. Wobec tego, Penny widzicie, jak zbiera się przy motocyklu i chce wyjechać w stronę San Mateo. Pozostali, czy wy reagujecie jakoś na te przygotowania? Miguel, czy wypada nam się zapowiedzieć do El Loco? Jak nienawidzę skurwysyna, tak myślę, że trzeba z nim pogadać. Ja bym sam poczekał i na razie porozmawiał z El Presidente. Niech on zdecyduje. Ona nie może jechać sama! Będę jej obstawą. W razie co się wycofam. Mnie tak dobrze nie kojarzą, co ja tylko tak zorientuję się, co miej ją na oku, w razie jakby się coś działo, interweniuj. Nie, tam nie ma. Ale na razie wszystko wskazuje, że to nie nasi. Tylko ktoś próbuje zrzucić na nich. Także... Okej, okay, czyli się rozdzielacie. Kitty El Balcano jedziecie w stronę San Miguel, natomiast Luchadore i babcia zostają przy miejscu wypadku, nazwijmy to wypadkiem. Tak, no na pewno chciałbym na tego trupa, który tu leży, coś przyłożyć, żeby się nie rzucał w oczy. Nie wiem, jakąś płachtę czy coś, czy zostawić go motorem, czy jakiś koc na to położyć, żeby się po prostu nie rzucał trup przy drodze, przy którym stoi dwóch członków klubu Słuchaj, motocyklowego. Jasne. No zakładam, że w Jukach na pewno któryś z was ma jakiś koc, więc może to zrobić, nie? No jeszcze zapewne ustawiamy motory gdzieś jak... Motocykle, bo zaraz będzie się motocykle. Motocykle. Ten zewłok motocykla też gdzieś tam chcę zamaskować, żeby nie ten... Mhm. Żeby... go nie było aż tak bardzo widać. W porządku. I nakrywasz zwłoki tą folią NRC, która odbija światło teraz, nie? I cała pustynia. Nie robisz tego. Okej, okay, więc wy czekacie, ale my najpierw przenieśmy się z Kitty i El Balcano. Zrobimy sobie timeskip oczywiście, bo chyba, że chcecie po drodze coś zadeklarować. Nie. Ja bym chciała zadeklarować przed ich drogą, że mam cały czas oko na Miguela. Mniej więcej dlatego ja stąd się zwijam. W porządku. Penny, ty będziesz chciała faktycznie wjechać do miasteczka i udawać kogoś, kto nie ma nic wspólnego z klubem motocyklowym. Więc rzućmy sobie proszę na twój ruch specjalny. Tam masz wyjaśnione, jak się na niego rzuca. Okej, okay, dobra. Czy to jest plus psychika? Czyli normalnie rzucam tam te dwa tak, tak, normalnie taki sam. Dokładnie taki sam rzut jak zwykle, tylko że z psychiki do szóstki sobie doliczasz. Okej. Okay. O, jaki rzut! 9 i 10 na stopniu trudności. Dobra. Plus 1. Okej. Przypomnę nieśmiało, że miałaś jeszcze utrudnienie. Ale no tak. Teraz nie będzie trudne, jakby nie będzie potrzebne teraz. Słuchaj, no nie uda się to. Ewidentnie się to nie uda. Przeczytaj proszę efekt, jaki mamy w porażce ponad poziom stresu. Dobra. Czyli pod porażką, jeżeli suma jest wyższa niż aktualny stres, tak? Mhm. Zostałeś rozpoznany, Fortel się nie udał, a nowo przybyli od razu cię zdemaskowali. W porządku. Dostajesz tam jakiś stres, czy coś takiego? Tam poniżej, zobacz. Zwiększ swój stres o 1. Okej, okay. Tak. Więc podbij sobie faktycznie pulę stresu. Ile masz teraz stresu? No teraz 2 w sumie. Teraz masz 2, okej. Okay. Jeden dostam. Alright. Słuchaj, więc jak wjeżdżasz do San Mateo sama, Cezary, ty jakoś, nie wiem, po prostu z daleka chcesz obserwować Kitty? No wiesz co, jadę za nią jakieś tak 300 metrów. Więc wychodzą członkowie klubu na drogę. Zaraz jak wjeżdża do tej mieścinki, to jest tak w ogóle małe miasteczko jak z westernu. Choć asfaltowa jest droga przez środek, to trzeba zaznaczyć i oddać.
Wychodzą na środek wioski dwaj mężczyźni w waszych kamizelkach klubowych. O! Mhm. Pani Penny! Dzień dobry. Merda. Do szefa? Witają cię uśmiechami. I to jest takie serdeczne. Co, jakąś fakturkę nie podpisaliśmy? Fakturka na mailu. Doskonale. O, i widzę jeszcze ten. Czy ty, Cezary, się nie pokazujesz? Jako widzisz, że... Nie, wiesz co, ja jak widzę, że przy na nią wyszli, to ja po prostu, wiesz, ryk silnika, słyszysz, jak palę na wysokich obrotach i... Słuchaj, widzisz dwóch gości, których ty znasz. Niech tam nazywają się Rodrigo i Mario. Rodrigo, Mario! O, jeszcze tego brakowało. A wy co tak z osobna? Na co Mario dorzuca? Cezary, it's me, Mario! Do szefa. No to wrócił niedawno. To zachodźcie, zachodźcie, no. Pani Kitty, może motocykl przeczyścić, bo się przykurzył, widzę. No, spoko, poradzę sobie. Oni, wiesz, jakby pełna szarmanckość, więc jak zsiadasz z motocykla, to któryś podaje ci rękę, kolejny, wiesz, tam, pełen luksus, pełna obsługa, zaopiekowanko, tak zwane. Cezary, u ciebie nie. Wiadomo, ale spoko, jeśli oni są skupieni, ja parkuję swój motocykl, wyciągam telefon, piszę do Miguela, fortel się spierdolił i idę za Kitty. Okej, więc wyruszacie, plum plum, plum plum, Miguel dostaje się SMS-a. Abuela ci patrzy na... Wiesz, wyciągasz ten telefon, Abuela ma wyciągam takie... telefon, patrzę. Donna Abuela. Nasze pierwiastki się spaliły. No, a dzisiaj wszystko się pali. No co, idziemy do nich, czy czekamy na szefa? Mieliśmy poczekać. Wiesz co? Widzisz kurzawę nad pustynią? Ewidentnie ktoś jedzie. Widzisz też, że trochę nie z tej strony, co powinien. Jak siedzę sobie na tej kanapie na boku tego motora, to tak tylko wysuwam, żeby łatwiej można było strzelbę wyciągnąć. Mhm. Bo tak sobie siedzę na kanapie, tu mam bak, tu mam kierownicę. Jasne. Kurzawa powinna być od południowego zachodu, gdyby jechał ktoś z Haciendy, a jedzie od południowego wschodu. I widzicie dwa motocykle po jakimś czasie. Ewidentnie chopery, duże Harley'e. Czy jestem w stanie poznać te maszyny? Znaczy, masz na myśli model, czy osoby, które są? Każdy członek w gangu ma jakoś tam ten motor przygotowany pod siebie. O co chodzi. Więc jesteś w stanie poznać, że to nie wasze. Więc strzelba, ciach na kolana, ja tak sobie siedzę. Mhm. Słuchaj, Donna, jak się zbliża... Donna Abuela, mamy gości. Myślę, że Abuela w tym momencie też jakąś tam swój pistolet wyciąga i no, pod ręką, żeby miała. W porządku. Z daleka, już jak się zbliżą, ale jednak rozpoznasz, jedno i drugie z was rozpoznacie. To są goście z Access. Z daleka poznajecie gringo. Donna. Pisz do szefa i do Cezary. Jakby, żeby wiedzieli, gdzie nas szukać. To od razu piszę do szefa, że sprawa się rypnęła. Podjeżdżają Access. I szefowi dopisuje El Cretto. Będzie wiedział, że o co chodzi. A Cezarowi wysyłam to samo, tylko bez dopisku El Cretto. Mhm. Okej.
Więc podjeżdżają ci dwaj mężczyźni. Jeden brodaty i duży, drugi młodszy, ale też pełnoletni. Zbliżają się do was. Przenieśmy się do Penny i Cezary. Wchodzicie do Gabriela. Prowadzą was do takiej speluny, gdzie jest ciemno. Wchodzi się jak do salonu w ogóle. Takie drzwi są, wiecie, otwierane na boki. I widzicie, że Gabriel oddaje się teraz rozrywce. Przez co rozumiem to, że rzuca nożem do tarczy na rzutki. A! Siemano! Cześć! No, ola. Co kurwa, znowu coś nie podpisałem? Nie, to wszystko w porządku. Podchodzi do was takim żywym krokiem. Pany, zanim wiesz, ty się tłumaczysz jeszcze, on podchodzi, całuje ci w policzek, podbija do Cezara i zbija z tobą piątkę, nie? Mhm. Czy myślisz, że nie chciałam? Zupełnie naturalnie. Zupełnie, tylko bardziej chciałam go zastrzelić pytaniem. A, dobre pytanie. No? Jakby on wiesz, podszedł pewnie do siebie, jeżeli pytasz bo, w międzyczasie. Bo on taki niby nie tego, nic tutaj na cirku. Waldemar zginął. Co kurwa? Zaginął. Co o tym wiesz? Widzisz jakby kompletną konsternację na jego twarzy. Jak? Zaginął! Jak? A co się kurwa no, stało? Czekaj. Podchodzi do krzesła, podnosi szelki takie z pistoletem, zakłada je i on nie ma na sobie kamizelki, ma na sobie tylko koszulkę taką z logo klubu. Zakłada te szelki, zakłada na nie kamizelkę. No kurwa, lecimy, no dawaj. Gdzie on jest? Loko. Co kurwa, no mój bratanek zaginął. A ja się przestałem ruszać. Coś się zjebało. A, okej. Okay, ale mina jest przednia. Róbcie tak, screeny. Tak. Róbcie screeny. Ja się bałam, że to znowu ja. Okej. Okay. Ja rzucam takie porozumienie do Kitty i takie, wiesz, pokazuję pokazuję ukradkiem, także nie wiem. Chcę ci zasugerować, że jednak coś chciał w biurze sam podpisać. Dobra, no to tam podsyłam. Co kurwa, no ej, bo o chuj wam chodzi, no mówicie, że młody zaginął, kurwa idziemy go ratować, no. Ja pierdolę. Loko. Co kurwa? No, jakby od tego, jakby wiesz, po chwili konsternacji, jakby podchodzi tutaj. Co? Kurwa. Ja tak, dobra, biorę go tak. Jeszcze jedna rzecz do podpisania. Fakturka i możemy lecieć. Co mi pierdolisz o fakturkach, kurwa? No, zaufaj mi. Pokaż, no. Zaufaj mi. No i on idzie z tobą, nie? Ja tak, wiesz, się rozglądam, nie wiem, my jesteśmy tak w sytuacji bardziej intymnej, sam na sam, w sensie z dala od puszu jego kolegów. Znaczy jesteście ubrani, tak, oprócz tego. No, okej, okay, oprócz tego tak. No nie, ten system. Loko, kto wam zaginął ostatnio? No młody. Młody. Jakiś stary? Słuchaj, goniliśmy gościa. Indianiec. Okazało się agent ATF. Miał waszą kamizelkę. Pies w naszej kamizelce, kurwa. Ja ich zapierdolę. Jakby on znowu wiesz, jakby ma takie. Bierze się, jakby nie wiem, chciał się z kimś strzelać, chociaż tu nikogo nie ma, nie? Właśnie teraz potrzebujemy cię spokojnego. Co kurwa spokojnego? Ty, ATF mi chodzi w moich barwach. Czaisz kurwa, że ja będę musiał, nie wiem, zmienić te barwy. Kurwa kret. Przynajmniej jeden już nie chodzi. Raczej leży. Raczej ma. Wygląda na martwy. Sergio! Podbiega do niego wiceprezes tego oddziału. Ty kurwa wiesz coś o jakimś
kimś, kto nie był sprawdzony. Miałeś kurwa wszystkich sprawdzać. Miałeś wszystkich sprawdzać raz. Sergio, widzicie, jak on otwierał usta, próbuje coś powiedzieć, a ten jakby go zagaduje. Cezary, ty sobie zdajesz z tego teraz z jednej rzeczy sprawę. Mhm. Z bardzo dużą pewnością zdajesz sobie z niej sprawę. On jest kurwa nafurany jak Messerschmitt. On jest tak nawciągany, że po prostu zaraz odleci. Wiesz co? Szybki, prosty, żeby go spacyfikować. Wiesz co? I pada strzał. Pisz! I prawdopodobnie twój prosty uratował życie Sergio. Bo po prostu wyciągnął Gnata i chciał z przyłożenia mu strzelić w łeb, nie? Ale tego nie zrobił, bo trafił gdzieś tam w butelkę nad barem. Kurwa, loko! Co kurwa? Jajco kurwa, nie wiesz czy to nafurane jak ja pierdolę. To ratujemy małego kurwa, no nie wiem, psy porwały małego. Tak, na tym się skupmy, psy porwały małego. Nie wiemy gdzie kurwa, jak, ale... No. Dzwoń do starego kurwa, ale prezydentę trzeba... Nie wiem. On łapie za telefon, wykręca, nie? No. No, siema. Nie mam czasu kurwa gadać, młodego porwali. No, na razie. W tym czasie przenieśmy się do Miguela i Abueli, do których podjeżdża na motocyklach duet z Access. O, jeszcze ty tu brakowało. No co, starsza babcia musiała sobie zrobić chwilę przerwy. Nie wasza sprawa. A ty co, pasiesz ją tu? Ja robię to, co do mnie należy. A może potem w nagrodę od Donny Abueli dostanę cukierka. Masz coś? Babuszka. No oczywiście, że mam. No to... Donna Abuela, oni raczej nie byli grzecznymi chłopcami. To dawaj, drobcy. Te kwaśne im. Don Abuela dla każdego ma coś specjalnego. Więc jak najbardziej im też da po dwóch specjalnych cukiereczkach. Co to są za cukiereczki? One na początku wprawią w zajebisty nastrój. W sensie zadziałają niemalże od początku. Ale pół godziny i jest zgon. W sensie taki totalny, że człowiek się budzi z no, mniej więcej, z tygodniowym bólem głowy. Okej, okay, w porządku. W porządku. Oni biorą, od razu wiesz, od razu sobie pakują te dropsy do ust. Puh, chuju złoty. Dobre to macie. Nie myślałeś o zmianie barw? I takie jest, o no. Gringo, nie pozwalaj sobie. Donna Abuela, to Donna Abuela. A ty co tak leżysz i pierdolisz głupoty? Zmęczył się. To kurwa niech się nie odzywa, jak się zmęczył. Ty płaczek daje. A wy gdzie jechaliście, dzieciaki? Na wycieczkę do misia Mateuszka, do San Mateo. Ty patrz, jeszcze tańczy. No i wiesz, pokazuję sobie te nakryte zwłoki, ewidentnie świadomi ich obecności. Jakby tak, ty no zoba. No to oni już są nieszkodliwi. Więc jeżeli nie zaczepiacie ich, to jest jak... Leż, kurwa, nie jedź za nami. Ty patrz, będzie ja za nami jechał. Wyciągam te Lucky Strike'i i ich częstuję tymi Lucky Strike'ami. Jeden totalnie bierze, wiesz, dwa na raz. Ale mam rękawiczki motocyklowe na rękach. Więc
wyciągam i częstuję ich tymi Lucky Strike'ami. Okej. Okay. Oni to totalnie się częstują. Ty dawaj, dawaj, bo on chłopaki będzie wstawał. Chłopaki, odpalić wam i tam już taką wielką złotą zapalniczką z maską luchadora odpalam jednemu, drugiemu. Niech sobie. Ja pierdolę, kiedy on założył taką maskę? Widziałeś go? Zdolny jest. To ten słynny El Carnicero. Możliwe. I oni, wiesz, odjeżdżają tymi motocyklami, widzi się Zreka, pozdro dla kumatych z El Carnicero. Oni odjeżdżają, ale widzicie po tej trajektorii jazdy w stronę północną. Dwie rzeczy. Po pierwsze, oj, tu będzie ciężkie zejście. A po drugie, że oni jadą niedokładnie w tą stronę, co by chcieli, jeżeli wybierają się faktycznie do San Mateo. Bardzo dobrze. I odjeżdżają. Co robicie? Ja wyciągam z drugiego juku torbę. Pudełko z ich odciskami palców do pudełeczka. Odkluczam kufer, dorzucam, zamykam. Ile ja mam tak notowania na tą kampanię? Tak się Donna Abuela wykańcza konkurencję. A może ty też chcesz cukiereczka? Nie, dziękuję. Tak ja bardzo to, chciałeś. Ja to te cukiereczki, co ten? Cukiereczki. Te cukiereczki. Ale to nie miejsce i pora. Kitty i Balkano. Loco generalnie tam szaleje. On jest jakby, on chce jechać. Tutaj skończył rozmawiać. Nie bardzo cokolwiek konstruktywnego wniosła ta rozmowa. Co robicie? Czy wy dzwonicie sami, czy nie wiem, ogarniacie go, czy co? No, ja go sama na pewno nie ogarnę. Zakładam, że dobra, ja go spróbuję ogarniać. A ty może zadzwoń, co? Dobra. Ja tak podbijam do Loco. Uspokój się, słuchaj, będziemy mieli tutaj zaraz wojnę po tym, co odjebałeś, rozumiesz? Chłopaków ustawię po dwóch, po czterech, kurwa, daj im jakieś dodatkowe magazynki, kurwa, jakieś pukawki, nie wiem, strzelby do juków, cokolwiek. Co ty mi pierdolisz, przecież wiem, że wojna nigdy się nie zmienia. No właśnie, kurwa, no to skup się, słuchaj, fokus, tak? Ty tu rządzisz, Loco, ty tu rządzisz, kurwa. No kurwa, chociaż raz mówisz prawdę, mówisz. Balkano. Nie myślałeś o zmianie klubu? Na razie mamy poważniejsze sprawy. Bratanek zaginiony i... O kurwa, zapomniałem, ty młody. Dawaj, lecimy go ratować. Penny. A, Cezar, słyszysz, że telefon ci dzwoni. Bez sensu. Ja tak... Halo! To co jesteś się dzieje, to tego, ja... Jesteś u naszego mniej zdolnego brata, Santano. Wiesz co, skinąłem głową, dopiero potem po chwili skojarzyłem, że gadam przez telefon. Si! No, właśnie dwóch toporów do niego jechało, dwóch aksów do niego jechało, ale... Donna Abuela zajęła się sprawą. Sądzę. Niech żyje nam długo i szczęśliwie ta nasza babunia. Bez niej zginiemy, zaraz po tym jak ona zginie. Ja to wiem. Nie zabijaj. Jak sytuacja na miejscu? Słuchaj, Loco dostał kompletnego pierdolca, a Sergio właśnie uratowałem życie kompletnie przypadkiem. Ale pierdolca takiego jak zwykle, czy bardziej niż zwykle? Bardziej niż zwykle. Słuchaj, starego tutaj ściągajmy jak najbardziej, bo będziemy mieli rozpierdol. Dobra. Jednocześnie... Dzwonię do wiceprezydenta. Kitty do niego już dzwoni. Nie zajmuj linii. Tak. Dzwonisz do prezydenta, czy do wiceprezydenta Kitty? Tak jak mi powiedział, zakładam, że mi powiedział do... Po prostu wykonuje plecy. Ja chyba powiedziałeś do szefa, do Jorge, nie? Tak. Powiedziałem do starego, miałem na myśli El Presidente. Okej, okay, więc no, Kitty... On po jednym sygnale dosłownie odbiera od razu. I tam mój... Pani Penny? Wykonuje.
Halo. Halo. Hala. No i coś. Patrzę jakby na Bakanu, czy co mam mu powiedzieć. Halo. Niech San Marino, niech tutaj, nie wiem, przyjedzie, organizuje spotkanie. Prezydente, a jest sprawa, jesteśmy u... No? Loco! San Mateo, u Loco. Hm? No i co? Jest młody? Nie ma tam młodego. Ale Loco jest jakiś... zakręcony. No to akurat nie jest nic nietypowego. Ja pokazuję na Miki, wiesz, kopanie, nie? Że kret, kurwa, że coś tam. Ale tu jest, wiesz, odczytałeś wiadomość, pewnie też od Miguela. Tak, tam nie ma się co przejmować. Bzdury. Nie ma się co przejmować, że jest jakaś wtyczka? Odjebiemy, spoko. Spoko Loco. Ha. Czyli przyjedziesz? No, jedziemy, tak, bo może tak. To będę za 20 minut, zbieram chłopaków. Z czego wnioskuję, że on jeszcze nie wyruszał wcale. Mhm. Okej. To tu ja chciałem zadzwonić do wiceprezydenta. Okej, w tym czasie przenieśmy się. Dzwonisz do Julio. Julio. Oczywiście, bo głośno mówiący, żeby... Julio. Halo. Jak tam się trzyma stary? Dobrze. Rzucę na zmysły. Czekaj. Połowiczny sukces. Okej, więc to wystarczy, ale podniesie ci o punkt stresu, twój stres. Mhm. Bo ty słyszysz, że to nie jest Julio. Nie wiesz, kto to jest. No tak, rzucam okiem na Donna Abuela. A jak tam? Co robi stary? No, będzie jechał gdzieś, zdaje się. Okej, dobra, na razie, cześć. No, a kiedy wracacie? Rozłączyłem się. Zanim on powiedział, że kiedy wracacie, to się rozłączyłem. Nie masz pojęcia, kto to był, ale to nie był Julio. Donna Abuela? Tak? To chyba nie był kto. To nie był Julio. Ale do kogo dzwoniłeś? Do wiceprezydenta. No to Julio powinien być. Powinien być Julio, a nie był. I pokazuję jeszcze numer, który się wyświetla, że jest po prostu numer wiceprezydenta. Jest z Tio Jorge? No przecież był na uroczystości, rozmawialiśmy przed wyjazdem. No tak, ale nie wiem, czy nadal jest. A teraz... Może po nie wiem, czy nadal jest. Zakładam, że... czekał na rozkazy od Tio Jorge, a teraz Tio Jorge jest albo załamany, albo wściekły, albo jedno i drugie i jest średnio operacyjny. Albo ma problem. Tutaj dziecka nie ma. Dziecko zabrał ktoś inny. Więc nie wiadomo, co się dzieje w Haciencie, kiedy nas tam nie ma. Donna Abuela, mogę telefon? Daję mu, aczkolwiek w pierwszym momencie wyciągam bez zastanowienia i kiedy już on wyciąga, już ma dostać, jest takie małe drgnięcie, gdzie jakby go chce cofnąć, ale w sumie... To... Donna Abuela...
Panna Ambala, trzeba zadzwonić po któregoś z prospektów, ale albo kogoś od nas z klubu, kto nie był na ceremonii. I szukam takiej informacji, szukam po prostu takiego numeru. Możesz wprowadzić taką osobę do fikcji. Możesz powiedzieć, do kogo dzwonisz i będzie taki człowiek, nie? To do tego, do Diego, bo Diego akurat gdzieś tam nie był, miał dzisiaj wrócić, miał wczoraj wrócić, ale coś mu się obsunęło w trasie i dopiero dzisiaj wróci. Mhm. To jest jeden z naszych kurierów, ma tam jeszcze kilku prospektów pod sobą. Hola mano. Co tam? Hola mano. Stoimy tu, a tu, podaję mu tą lokalizację. Zrobił się straszny szajs. Mamy jednego Hermano do utylizacji. Aha. I zrobi się straszny szajs. Ale to nie jest rozmowa na telefon. No to czej, no ja zaraz tutaj wsiadam. Jestem za Phoenix. Dobra, czekamy. W lokalizacji, które ci podałem. Ale weź kilku prospektów. Przydadzą się. No najlepiej zaufanych. Kurwa, zaufany prospekt, ale żeś dojebał, teraz piździe uszy, no. Zaufanych ludzi przyda się. Zakładam, że El Presidente jest mocno niedysponowany. Okej. Okay. I on się rozłącza od razu, potem okej. Okay. Słyszysz, że załapał. Może trzeba skorzystać z pomocy, tym razem jednak Gabriela. Niech zbierze chłopaków. Z tego, co rozmawiałem z Cezarem, to Gabriel jest w dość słabym stanie. Mało nie zastrzelił swojego wice. Ale ktoś nam jest potrzebny. Jeżeli coś się dzieje na Haciencie, to krucho może być. Na razie musimy się stąd ruszyć, a nie zostawimy tutaj trupa. No czemu nie? Niech se leży, sępy się zajmą. Nie możecie tego widzieć, ale sęp, który krąży, zrobił w tym momencie takie... Tak, obawiam się, że sępy z tego samego... z tej samej gałęzi, co ten tutaj zewłok. A szkodzi nam to w czymś? No... tak. Bo wiedzieli, gdzie go wysyłają. Ma w sobie dwie kule od Cezara. A chyba sam też jedną wystrzeliłeś. Tak prosto w serce. Bidulk. No to śród. Przelatywał taki kondor, dostał śród w serce. Dobra, mam pytanie. Możemy go wziąć na moto? Możecie, oczywiście, tylko to będzie miało efekt w postaci ujebania. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, jak to powiedziałeś, to ten sęp zrobił takie... I szybciej zaczął machać skrzydłami. No, więzienie zawłoku nie jest najlepszą, jakby to powiedzieć, czynnością do wykonywania. Ale oczywiście można to zrobić. Można to zrobić, ale będzie widać, że wieziemy kogoś zawiniętego w kot. No to tym bardziej w takim razie Gabriel jest nam potrzebny. Jeżeli El Presidente tutaj nie przyjeżdża, nie możemy tutaj stać i czekać, aż się pozabijają. Ja się obawiam, że El Presidente miał wjazd na ATF-u. Ale poczekaj. Przyjechali tutaj przed chwilą z Access. A ty im wysyłałeś pineskę? Tak, dobre dziecko? Wysyłałem pineskę El Presidente. Aha. A jeżeli El Presidente nie do końca... Daję jej telefon, jak mi nie wierzy. Nie, mi o coś innego chodzi. Mi o coś zupełnie innego chodzi. Być może przyjęli, daję ci do zrozumienia, że być może przyjęli telefon El Presidente, na którym była nasza pozycja, w związku z tym Access wysłało na to miejsce swoich ludzi. Znaczy to mógł ale być przypadek. Z tego co Access się po dropsach wysypali, to jechali do San Mateo. Ale ja wiem, że mnie tam nie ma, ale mówił wam już, że wyraźnie widzieliście, że nie jadą. No. Oni po dropsach pojechali w tym kierunku, ale jechali do... Tylko, że po prostu babcia Abuela zadziałała. Tak.
To co, chcesz tutaj dziecko stać i czekać na nie wiadomo na co? To na Diego. No dobra, to niech Diego tu przyjeżdża. Ewentualnie Don Abuela może pogoni, weźmie tam za habety tamte towarzystwo. Chwileczkę, bo ja mnie przerwało przez chwilę, jak rozmawialiście z Diego. Diego sam przyjedzie, czy będzie miał towarzystwo? Mówiłem, żeby wziął zaufanych ludzi jak najwięcej. Okej, okay, dobra, to mi odpowiada. Okej. Okay. Czy wy coś jeszcze robicie, czy czekacie na Diego? No ja pewnie będę czekał na Diego. Alright. Więc przenieśmy się do Penny i Cezare, gdzie po ścianach chodzi już Gabriel, który mówi: no, jedziemy kurwa, no co tak stoisz? Czekaj chwilę, zaraz, mówię, organizuj chłopaków. Obstrałeś się, boisz się? Sergio, dawaj kurwa. Sergio, pomimo, że przed chwilą prawie go zabił Gabriel, jest po prostu tak przerażony jego furią, że po prostu biegiem wszystko, wiesz, tam robi. Słyszycie motocykle na zewnątrz przed tą knajpą i że tam się zbierają, nie? Ja tak ten, podbijam do Kitty. Co jest? Nie przyjedzie. Rzucił mi tam, że o tak, już się zbieram i w ogóle nie przyjedzie. Chyba. Ale jak to? Ciężko powiedzieć, czy jest tak przerażony, czy Access już zdążyli wykonać swój ruch i nie wiem, nieruchomili go. Loco! Może go trzymają i musiał coś mi powiedzieć, ale de facto nie może wyruszyć. Cześć! Nie. Loco! Szansa na haciendę! Teraz! No, i gadasz w końcu po ludzku. I on wypada i słyszycie, że tam motocykle jakby odjeżdżają, nie? Kurwa, lecę za nimi. Mhm. Penny? Dobra, no jakby tam. Widzicie, pytając, co mam robić, jeżeli mam jechać za nim, to jadę. Zebrało się 20 chłopa, nie? Cały oddział tutaj z San Miguel, no nie było ich jakoś mega dużo, ale wszyscy, którzy tu byli, łącznie z prospektami. Z jakimiś tam chłopcami takimi na zasadzie tam po 17-18 lat. Prospekci jadą na małych motorkach, takich wiecie. Na motorynkach. No. Nie, są takie pocket bike'i, co się tak jeździ, ten, one są wielkości krzesła. Okej, i ruszacie. Dla uproszczenia sytuacji chciałbym zrobić sytuację, w której ekipa właśnie, w której jadą Penny i Cezare i ekipa Diego mniej więcej zjadą się w podobnym czasie przy miejscu, gdzie czekają Miguel i Aurelia. Tak, żeby uprościć nam opowieść. Więc faktycznie widzicie Miguelu i Aurelio z jednej strony wielki tuman kurzu, który świadczy o tym, że dużo jedzie. I z drugiej strony, z naprzeciwka, to samo dosłownie, że tam że duże grupy jadą, nie? Aha, to będzie towarzystwo. No by to nasi jechali. Po jakimś czasie... I po czym znowu lekko podciągam tego shotguna, tak żeby mieć lepszy ten ruch. Po jakimś czasie zorientujecie się, że jadą tu i tu członkowie waszego klubu. Łącznie to będzie 40 maszyn. Mam nadzieję, że u Diego jest jakiś pick-up. Nie wiem, jest? Jakiś van. No spójrzcie, jest. Van cokolwiek, no. To widać jeżeli... tam jakiegoś vana, bo oni pewnie z trasy jeszcze wracają. Okej, okay, więc jest. Mieli zawieźć towar. No więc jest. Skoro mówicie, że jest, to jest. Pewnie jakiś dwóch prospektów, takich świeżaków jedzie. Możliwe. Hola, Diego. Podchodzi szybko, wiesz, krótki męski uścisk. No co jest? Tak. Mamy sępa z ATF-u do utylizacji. I ten motocykl też zabierzcie. Podobno policja, i tu patrzę na Miguela, potrafi różne... Wyciągam tą legitymację.
tego, tą legitymację, to miał przy sobie. Kurwa, bo ja się wkręciłem, że ty swoją pokazujesz, nie? Nie, no. W międzyczasie wkręci się do IPF-u, tak. I on faktycznie... Ja w ogóle z drogi dzwonię do tego, do Miguela. Mówię, szarża na Haciendę, jedziemy z ten, jedziemy z Loco, kurwa, w waszą stronę, będziemy, nie wiem, na Haciendę, kurwa. Ja to, on, jakby oni was widzą, nie? Jesteście już w zasięgu wzroku, jako taki tuman kurzu, na dole już da się rozróżnić pojedyncze motocykle. Natomiast oni w międzyczasie zdążą rzucić i truchło, i złom. I na... No oczywiście nie cały, no bo wiecie, po wybuchu to no, się rozleciał w promieniu 100 metrów pewnie, nie? Ale te główne tak, części... Biorę tak, biorę na boczek Diego. Rozkluczam ten juk. I tam widzi kamizelkę, zwiniętą kamizelkę i na górę rzuconą paczkę fajek. Wiesz co? Rzuci to do naszej tajnej, do jakiejś dobrze zakamuflowanej skrytki. W środku jest jeszcze klamka. I dodatkowe pestki do klamki tego psa. Widzisz, jak on sięga, wiesz, po te fanty? Od razu sięga po prostu tak ręką, jak trzyma, to wiesz. Ja tak... Nie, bo ta klamka i pestki są zawinięte to wiem, w... To wiem, w ten. A na paczce są odciski palców dwóch akses. O! Hej. Więc... Jeżeli myślisz tak samo jak ja, to trzeba by było, no, można by było ich wrobić. Można ich wrobić, ale trochę chujowo tak na psy, nie? Ale z drugiej strony, to Gringos. Gringos, czym się przejmujesz? Oni się nami nie przejmują i byli zrobić gotowi to samo. No w sumie, jak to się mówi, Latino Life Matter. Taki jest, Latino Life Matter. Taki żółwi. Oni ten, zrzucają faktycznie te rzeczy tam na pakę, po czym w tym momencie Cezare i na czele oczywiście Gabriel z szaleństwem na oczach, obok Penny z niewiele mniejszym, tam cisną, nie? Także Diego, zajmij się tym, a to trzeba będzie w najbliższym czasie podłożyć tym się zajmie osobiście. Teraz jedziemy do Haciendy, bo dzieje się chyba coś złego. Dzwoniłem do naszego wice, jakiś obcy typ. Obcy typ odebrał i udawał głupiego. Alright. Będziemy się strzelać. O, nie, Diego. Ty nie. Ty musisz zająć się paczką. Wiczek mu żadnie minął. No dobra. Mamy, od tego mamy wariata. Niech zapracuje na siebie. Zakładam, że albo mamy jakiś raz, o którym nikt nie wie, albo jakąś skrytkę na przykład w tym studiu tatuażu i on po prostu gdzie tam. Na pewno macie jakieś... Nawet w beczce na środku pustyni. Gdziekolwiek. No, dokładnie tak. Diego jest przemytnikiem, więc przerzuca takie rzeczy, więc ma jakieś tam swoje niewykrywalne te... Randewu. Jeszcze zanim Abuela wsiądzie na moto i zanim Miguel też wsiądzie, wyciąga spod pazuchy paczuszkę cukierków i wyciąga w jego kierunku. Tego Diego? Czy Miguela? Nie, do Miguela. To są te, które zazwyczaj, te, które zazwyczaj brałem. Zamawiałem. Nie, dziecko, to są zwykłe cukierki. Już od razu podejrzliwe się robi. Mintuski. Donna Abuela tak się taksowała mnie dość nieprzyjemnym wzrokiem, więc obawiam się. Jak to się mówi, wrogów trzymaj blisko, tak? Tak. Powiedzmy. Bierzesz? Wrzucam sobie do kamizelki. Będzie na scenę po napisach, jak dożyjesz. Okej. Słuchajcie, no widzicie, to ciekawe, że nazwałeś Loco wariatem, bo akurat jak przejeżdża, to zauważa, że ma nóż w zębach. Pomazałem się długopisem. Nie widać spod batarangu. To bardzo dobrze. Jedziecie. W
stronę Haciendy. Czy macie coś jeszcze do... Jakby odłącza tylko ten pick-up, nie? No pick-up z Diego. Oni się odłączają, faktycznie jakby... Oni mają swoje rzeczy do zrobienia też. Tak, jakbyśmy odjechali takim, wiecie, ujęciem z drona, to widzimy, jak taka grupa zgraja po prostu pojazdów, głównie motocykli, jedzie w jedną stronę, w stronę tej Haciendy i tylko jeden pick-up odbija, nie włączając wcześniej kierunkowskazu, bo to przy połowie. No, to ja tylko tak rzucam, co z Access? To na Abuela się nimi zajęła. Jak najlepszy, jak niegrzecznymi dziećmi. Ale jak to wszystkimi, całym klubem? Dwóch jechało na przypał. No, a co z resztą? A to co z resztą, nie mam bladego pojęcia. Słuchajcie, z daleka widzicie, że w Haciendzie jest pełno samochodów. Zapewne czarne pick-up, czarne furgony. Suwy. Czarne suwy. Ja tak daję sygnał zatrzymania. Co kurwa zatrzymania? Za mną! Krzyczy Loco. Stój! Życia... Nie widzisz, co to za samochody? Dawaj na charyzmę, przypominam ci o utrudnieniu. Ale miałem też ułatwienie. No dobra, to możemy zignorować. To się znosi. Zniosło się, tak. I bez tego mam utrudnienie na charyzmę. No nie. Częściowy sukces. No, nie, to, bo to nie, jest bo remis. Remis nie ten. Nie jest sukcesem. To jest porażka. To jest porażka, chyba że na emocjach chcesz zagrać. A mogę to jakoś przerzucić? Bo nie, tak, nie pamiętam. Tak, jeszcze. To jest na emocjach, czyli dorzucasz sobie 2 punkty stresu i rzucasz jeszcze raz. Aha. Czyli 4 stresu. Uuu, 0 i afera. Afera. I to jest gruba afera. Ja pierdolę, co to jest ten psiarski jakiś szmato? Pierdol się, kurwa. Zaraz cię dojadę, nie? Ale on rusza, a komplikacja jest taka, że Gabriel prowadzi po prostu ludzi, którzy idą za nim. Ty nie przekonałeś... Ja tak... No? Teraz się... Stójcie! Was też połapią! Penny, zostałem pewnie zagłuszony. Penny, Abuela i Balkanu, wy możecie zadecydować o sobie, natomiast pozostałe większość ruszy za Gabriela. Okay. Wiesz co, ja po prostu zakręcam na ręcznym i ustawiam się do rury w drugą stronę. Abuela nie po to tyle przeżyła, żeby dać się odstrzelić, ale chciałabym zobaczyć, na cię tak wycenić, ile jest tych suwów i ile jest nas, kto ma tutaj... Suwów jest więcej. Znaczy, tam pewnie gdzieś widać krążący helikopter. Oczywiście. Poddajcie się, jesteście wszyscy w spektrum naszego wzroku. Poddajcie się, albo otworzymy ogień. Tu ATF. Rzućcie broń, zatrzymajcie się, połóżcie się na ziemi. Za mną! Krzyczy Gabriel. Co wy robicie? Ja tylko taki załamany. Widzicie żółwików ze SWAT, nie? Którzy tam są już po prostu uzbrojeni jak wojsko. Abuela nie po to tyle przeżyła, żeby teraz tak się głupio dać złapać. Ona myślę, że nawet się nie zatrzymuje w takim razie. Tylko robi nawrotkę i do... Jeszcze kogo tam się udało powstrzymać, do tak. Przekonać, to to zawracamy. Rzuć sobie K10. Mam pytanie, może dostać jakieś ułatwienie, jeżeli będę mu... jeśli będę w tym pomagała? Możesz rzucić sobie na charyzmę, przypominam ci, że masz tylko utrudnienie, nie? Ja mam utrudnienie? Tak, wszyscy dostali. Każdy dostał. Tak, miło. Dobrze. To by weszło, ale rzućmy jeszcze raz. W sensie ja mam rzucić? Rzucasz dwa razy i wybierasz gorszy wynik. Okej, no tak. O.
I to jest ten gorszy wynik na pewno. Mhm. Ale słuchaj, teraz możesz to jeszcze na emocjach, wiesz, jeżeli chcesz, możesz to przerzucać na emocjach, nie? No jasne, czemu nie? Więc dodaj sobie 2 punkty stresu i możesz jeszcze przerzucić. I proszę bardzo, to jest afera in plus. Mhm. Tylko pytanie, który wchodzi, bo... Tak, na tym pierwszym mam 6. No, nie, plus... A potem go przerzuciłaś na... Przerzuciłaś go na gorszy, dobra. A teraz po tym spaliłaś sobie... spaliłaś sobie emocje, nie? Więc teraz masz aferę na plus, więc rzuć sobie K... Jakby za tą pomoc rzućcie K20, ilu z wami zostanie. Don Abuela, rzucaj. Nie, spokojnie, możesz rzucić pierwszy, byłeś przy tym. Połowa zostaje. Dosłownie, połowę zatrzymacie po tym, co krzyknęła Abuela. A co krzyknęła Abuela? Myślę, że później to załatwimy i wracam, w sensie, że przygrupujemy się w ten sposób, idzie komentarz. Mhm. Okej. Okay. Więc słuchajcie, połowa gdzieś tam została zatrzymana przez waszych towarzyszy. Cezary i Kitty, wy zostajecie? Nie, wiesz co mówię, no ja ten, nawracam i chciałbym gdzieś po prostu wszystkich poprowadzić w bezpieczne miejsce, nie wiem, to studio tatuażu. Okej, i Penny? No ja też chciałam zrobić odwrót. W porządku. Więc... Czyli oddział San Mateo możemy wykreślić, bo przestał istnieć. Więc myślę, że to było tak, że właśnie ci od Diego właśnie zostali z wami, a San Mateo polecieli za Gabrielem. Więc wy słyszycie, jak rozpoczynają się strzały po uprzednim ostrzeżeniu. I no faktycznie oni po prostu idą i giną jak idioci, jak głupcy. Z jakąś młodzieńczą pasją na ustach, z okrzykiem, z jakimś patosem. Ale myślę, że jeszcze oglądając się za siebie, zobaczysz jedną rzecz, Miguel. A może to będzie ty, Cezary, albo ktoś z pozostałych. To będzie kilka rzeczy. Widzicie Gabriela przeszytego kilkoma pociskami, który po prostu spada z motocykla, jadąc jak szalony naprzeciw niebezpieczeństwu. Ale zobaczycie jeszcze jedną rzecz. To tak jak na Zoomie w filmie. Zobaczycie zbliżenie na dowódców ATF. Razem z którymi stoi Tio Jorge. Pali papierosa, śmieje się. Na rękach siedzi mu dziecko. Powiedzcie mi, co stało się dalej z tą ekipą, która uciekła? Bo jak możecie się domyślić, Hermanos przeszło do historii w związku ze zdradą swojego prezydenta. A wy? Abuela na pewno też zrzuciła w takim razie swoje barwy, w których pewnie trochę chodziła. Ale ona wie, że w grupie jednak najlepiej, więc pewnie będzie szukała innego gangu, gdzie będzie mogła się zahaczyć. W końcu ktoś ją musi zawsze chronić. Pytanie brzmi, czy z tej ekipy, która tu zostaje, coś się zorganizuje i jeżeli tak, to gdzie? Czy tu, w okolicy, gdzie jest ryzykownie, czy gdzie indziej? Ale to jest pytanie do pozostałych. Kitty, co z tobą? Mhm. No ja myślę, że po tym to chciałam się jednak tak trochę odłączyć i wyjechałam tam daleko, do Phoenix. No Phoenix nie jest tak daleko znowu, nie? Jakby to... Dobra, no ale w sensie, że nie tak, no to na tyle w takim czasie daleko, żeby gdzieś tam zostawić tę przeszłość za sobą. Znowu się gdzieś zahaczyć po prostu do pracy. Na Florydę, gdzie diabeł mówił dobranoc. Albo... Miguel? Miguel pewnie odjeżdżał na końcu, żeby zobaczyć, czy jak najwięcej tych osób zgarnąć, odjeżdżał na końcu. Jego to zakuło chyba najbardziej. I...
to ruszyło go. Ja na pewno jak jechał, to ten świat gdzieś tam wycichł. Przypomina sobie pewne spotkanie w barze, gdzie ktoś mu oferował drinka, oferował mu rozmowę. On tą rozmowę odrzucił. Będę postawił na rodzinę. Uznał, dał jeszcze jedną szansę twojemu El Presidente. Jak widać, El Presidente nie dał szansy klubowi. I zakuło to go. No na pewno potem ogarnął Diego, ogarnął wszystkich tych, którzy mogli zostać. Utworzyli nową radę plemienną. I padło takie stwierdzenie na tej radzie. Pewnie gdzieś tam jeszcze w kącie siedziała Donna Abuela. I padło stwierdzenie. Wróg mego wroga. I na tym pewnie się zaciemniła scena. Się zakończyło. Myślę, że jeszcze był dojazd na twarz jednego gringo, który siedział tam w kamizelce Access na tym spotkaniu. Prawdopodobnie. Ale Balkano, jeszcze ty, co z tobą? Byłeś na tym spotkaniu? Wiesz co, na pewno byłem na tym spotkaniu. Powiem ci, że po wszystkim jak, nie wiem, jeszcze w całych tych emocjach i tak dalej dojechaliśmy na to studio. Kazałem sobie tutaj na przedramieniu wytatuować właśnie Tio Horte, takim jakby celowniku snajperskim. To jest mój cel. Jak ktoś jest ze mną, żeby skrócić tego skurwysyna o głowę, sprzedać kulkę, nie wiem, cokolwiek, to działamy razem i ma we mnie brata. I wiesz co? I było więcej takich, co poszli za twoim twoim przykładem i zrobił sobie identyczny tatuaż. Identyczny, który dał wam jakąś namiastkę braterstwa. Ja wam dziękuję za to. Myślę, że nawet Abuela sobie zrobiła taki tatuaż. A co tam, na starość będzie żałować? I dziękuję wam za tę opowieść. Mam nadzieję, że wam się podoba to zarzewie. No dzieje się w tej Arizonie, powiem wam, że tak jak wspominałem, to jest prequel kampanii, którą będziemy grali z toporami. To jest takie preludium do niej. No jestem ciekawy, co tam się będzie dalej działo, nie? Bo to działo się dużo. A ja mam pytanie. Możemy się dowiedzieć, jak dokładnie było z tym dzieckiem? Tak. Dziecko nigdy nie opuściło Haciendy. Dziecko zostało podane przez okno i gość po prostu uciekał, ten agent. Generalnie cele były dwa. Celem było przeskrzynienie jak najwięcej członków klubu i celem było wystawienie Gabriela, który był absolutnie nie do odwrócenia. Po prostu wystawienie go na to, żeby zginął, nie? W ten albo w inny sposób. Okay. Wow. Jakby ucieczka tego zająca miała nam jednym z wariantów było to, że wy go zabijecie, po prostu myśląc, że to on porwał Baldemara, nie? No chyba tak się stało w sumie. Poniekąd go zabiliśmy. Tylko, że tak powiem, to Jack Steller wpadł pod ciężarówkę. No cóż. Oj tak. No cóż, mam nadzieję, że system Omerta wam się podoba. Kiedy zostanie wydany, trudno mi powiedzieć, dlatego że ja sobie go piszę niespiesznie, w międzyczasie angażując się też w inne tematy. Natomiast wydany będzie, to już sobie powiedzieliśmy. Zresztą we wrześniu przynajmniej dwa razy pojawi się Omerta na naszym kanale, bo będziemy grali w Omertę, tym razem w settingu Gotham City. I będziemy sobie opowiadać historie powiązane z tymże właśnie settingiem. Ale w sobotę, jak ktoś ma ochotę, to o 11 na kapitularzu w Łodzi mamy prelekcję na temat Omerty, więc zapraszam już teraz. Moi drodzy, dziękuję wam za wspólnie spędzony wieczór. Ja się bawiłem świetnie i zapraszam na kolejne sesje z udziałem patronów.
Imaginarium RPG. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do tego szacownego grona, to link znajdzie w opisie na YouTubie. A teraz wyślemy wszystkich na stream do Żuławia. Żuława, Żuławia. Tam pójdziecie. Wysyłamy was. I to będzie za chwileczkę. Lecicie za 8 sekund. Zapytajcie, kto jest kretem. Kto jest El Cretto? El Cretto. Nara.